Witam. Dzisiaj z Jarosławem Wolskim pogadamy o perspektywach rozwoju polskiej armii i w ogóle o sytuacji międzynarodowej. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Cześć. Tak. Cieszę się bardzo, że udało się nam znaleźć jakiś termin. Myślę, że warto zacząć od tego, czy NATO działa, bo tego chyba nigdy dość przypominać, prawda? Oglądam obrady holenderskiego parlamentu, kiedy oni stwierdzili, że no wysłali te F-35, wysłali F-16 nad Polskę, żeby nie było wywalczenia przewagi w powietrzu, gdyby ruskim coś odbiło. No i wrócili do kłótni o paszporty covidowe. I oni nie widzą, że w Polsce się martwimy, że oni może nie uważają, że sytuacja jest, wiesz, tak poważna, jak my byśmy chcieli, żeby oni uważali, żeby był ten ciąg myślenia, jak my byśmy chcieli, ale jest to jakby typowa, prawidłowa reakcja kraju natowskiego, ani specjalnie chętnego do bitki, ani też, wiesz, lecącego w kulki, jak to się mówi. Także widać, że NATO działa i lata nad nami w powietrzu i to nawet te kraje, o których my lubimy myśleć, że nie działają. Dlatego specjalnie o Holandii. Znaczy tutaj trzeba rozróżnić kilka poziomów tak naprawdę tematu. Pierwszy poziom jest taki, że wydaje się większości osób, że NATO będzie musiało mieć jakieś gremialne obrady i dopiero poszczególne kraje będą decydować o tym, czy przyjdą Polsce z pomocą, czy nie. Błąd. Tak to nie działa. Są kraje, które mają wydzielone komponenty już w czasie w pokoju i są pewne procedury, które są zautomatyzowane. Z kolegium szefów sztabów są pewne kwestie, które raczej nie są rozgłaszane publicznie, ale NATO ma do pewnego stopnia procedury i pewne działania opanowane, mniej więcej tak samo jak miał opanowany Układ Warszawski. No, to jest sojusz o charakterze militarnym, obronnym, który jest przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa swoim członkom. I teraz niestety w Polsce od tak naprawdę czasu wstąpienia do NATO nie było rzetelnej edukacji, nie było rzetelnego wyjaśnienia społeczeństwu, na czym polega ten militarny aspekt NATO. No jesteśmy w NATO, NATO nas chroni przed Rosją i to było takie wyjątkowe spłycanie tego tematu. Natomiast gdybyśmy chcieli popatrzeć już od strony, znaczy też rozumiem wojskowych, tak niejako samemu sobie wtrącając, dlaczego nie chcą pewnych mechanizmów wyjaśniać, tak? Dlaczego pewne rzeczy nie są przedstawiane szerszej publice, no bo przecież trudno oczekiwać, że ktoś będzie opisywał dokładne plany wojskowe, tak? Że ktoś będzie opisywał pewne rzeczy związane tak naprawdę już z pewnymi działaniami końcowymi. Natomiast trzeba podkreślić jedną rzecz. NATO jest obecnie najpotężniejszym sojuszem militarnym na świecie. Nie ma potężniejszego sojuszu i owszem, możemy uważać, że interesy poszczególnych członków NATO mogą być do pewnego stopnia rozbieżne, ba, mogą być przeciwstawne, patrzmy, Grecja, Turcja. Natomiast abstrahując od tego, możemy mówić o rdzeniu takim najważniejszych krajów NATO i tak długo jak we wspólnym interesie wszystkich jest trzymanie wspólnej przestrzeni prawnej, politycznej, gospodarczej w Europie i ochrona, tak długo to NATO działa i będzie działać. I na razie to, co nam mówi, to, co nam pokazuje konflikt ukraiński, to to, że NATO działa jako sojusz rewelacyjnie. Ponieważ zauważmy Ukrainę, kraj poza sojuszem, nie będący członkiem sojuszu, ba, nie będący krajem kandydackim do sojuszu. Kraj, który był traktowany tak naprawdę przez dekady jako strefa wpływów Rosji. I zauważmy, że NATO rozpoczęło działania wokół Ukrainy już od wiosny 2021 roku, kiedy zgrupowania rosyjskie zaczęły mieć charakter ewidentnie ofensywny, tak? Kiedy okazało się, że Rosjanie zaczynają gromadzić USIW, czyli uzbrojenie i sprzęt wojskowy przy granicach Ukrainy. Zwiad satelitarny od razu to wykrył, ponieważ czołg to nie jest pudełko zapałek, no, czołgu się nie schowa, tak? Nie schowa się go nawet specjalnie pod lawetę, bo jeszcze jeden, dwa pojazdy można spróbować ukryć, tak? No ale nie zrobi się tego z setką pojazdów, nie zrobi się tego z tysiącem pojazdów, nie zrobi się tego z brygadami i przede wszystkim z logistyką, ponieważ to, co decyduje o tym, taki walidator, czyli w zasadzie sprawdzanie tego, co widzimy, to jest logistyka. Czyli może ktoś, jeżeli ktoś przerzuca sobie brygadę czołgów, nawet do Brześcia, nad granicą z Polską, no to wywiad satelitarny NATO to wykryje. Pamiętajmy, że NATO ma dostęp do zwiadu radarowego, satelitarnego, czyli tutaj chmury już tak naprawdę nie przeszkadzają. Może być niebo zasnute chmurami, a i tak jesteśmy w stanie policzyć poszczególne pojazdy i co ważne, odkreślić, jakie to są pojazdy. Czyli czy czołg, czy haubica, czy wyrzutnia rakietowa, czy ciężarówki. No i w tym momencie, jeżeli NATO wykryje dyslokację, czyli przerzut takiej brygady do granicy, no to okej, już są wszyscy na stand-by'u, jest pierwszy sygnał, że coś się dzieje. No ale jeżeli za tym nie idzie logistyka, no to wszyscy mówią, panowie, spokojnie, czołgi bez paliwa i amunicji nic nie zrobią. Tak samo artyleria bez ton pocisków. W związku z powyższym patrzy się, czy ta logistyka, czy ten całe zaopatrzenie, bez którego armia nie może żyć, bo logistyka to jest żywienie wojny tak naprawdę, żywienie armii. Jeżeli tej logistyki nie ma, jeżeli ta logistyka nie jest przesuwana za tymi siłami, no to NATO tonuje.
Tak samo trzeba pamiętać o tym, że określone operacje wymagają określonego rodzaju sił. I znowu, niektórzy się dziwią, że na przykład NATO od razu nie uruchomiło protokołu 4x30, zaraz o nim opowiem, po wybuchu wojny na Ukrainie, dlaczego do Polski nie spłynęło więcej sił NATO. Odpowiedź jest prosta, nie było potrzeby. Tak naprawdę NATO miało dokładnie policzone siły, które mają Rosjanie, ile ich mają, gdzie one się znajdują. I wniosek był z tego bardzo prosty. Wpadli w Ukrainę jak śliwka w kompot i nie będą w stanie przeprowadzić akcji ofensywnej ani przeciwko państwom bałtyckim, ani przeciwko Polsce. Więc tutaj znowu był duży spokój i nie ma sensu uruchamiać pewnych procedur, nie ma sensu uruchamiać pewnej dyslokacji jednostek natowskich, jeżeli nie ma wyraźnej potrzeby. Natomiast z drugiej strony NATO oczywiście reaguje już w pewnych sytuacjach okołoprogowych, dlatego do Polski mieliśmy dyslokację kolejnych eskad samolotów, dlatego do Polski trafiły komponenty 3 brygad amerykańskich, ponad 10 tysięcy żołnierzy, dlatego polskie niebo zaroiło się od natowskich samolotów, no i dlatego w zasadzie dzień w dzień kilkanaście samolotów rozpoznawczych albo zwiadu radioelektronicznego albo radarowego lata nad Polską i zbiera informacje o Rosjanach. NATO, wracając do tematu ukraińskiego, zadziałało jeszcze w zasadzie pół roku przed wybuchem wojny, NATO już wiedziało, że ta wojna nastąpi. Nie jest tajemnicą, że ja współpracuję z agencjami OSINT-owymi, które są brokerami, które czasami mi zlecają różne robótki. I już od września zaczęło się zatrzęsienie projektów dla agencji OSINT-owych dotyczących analizy ruchu wojsk rosyjskich, analizy uzbrojenia rosyjskiego. To nie był przypadek. Tak naprawdę mniej więcej we wrześniu DOD spuścił ze smyczy wszystkie możliwe firmy, które współpracowały z nimi. Czyli mówimy tu również o Brytyjczykach, żeby było jasne. I zaczęło się tak naprawdę rise of fiber, jeżeli to tak mogę określić, związane z tym, co może nadejść, ale jednocześnie prywatne podmioty zaczęły zbierać informacje na zasadzie double checku albo nawet triple checku związanego z zbieraniem informacji o ruchach wojsk rosyjskich, o siłach, o środkach. W związku z tym druga połowa zeszłego roku to jest Eldorado dla osób, które pracują w branży OSINT. Generalnie z analiza za analizą. Tak, nikt nie patrzył specjalnie na cenę, na zakres, tylko po prostu miało być to zrobione z krótkim terminem. Dlaczego? Sprawa jest prosta. Wszyscy wiedzieli, że ta wojna wybuchnie. To dla nikogo to nie było zaskoczenie i NATO wiedziało o tym, że coś się wydarza, zwłaszcza Amerykanie i Anglicy, grubo ponad 6 miesięcy przed wybuchem tej wojny. Oczywiście finalna decyzja co do daty i wejdziemy czy nie wejdziemy należała zapewne do Putina i do tam ścisłej wierchuszki kremlowskiej. Tak? No tego siłą rzeczy wywiady NATO nie mogły wiedzieć. Natomiast fakt wcześniejszych przygotowań do wojny był niemożliwy do ukrycia. Co więcej, te przygotowania do wojny były jaskrawo widoczne dla wszystkich w stopniu dużo większym niż się to wydaje opinii publicznej. Ponieważ mówimy tak naprawdę o przygotowaniach, które trwały już pół roku. Chociażby te lazarety, prawda, szpitale wojskowe, to też było bardzo elektryzujące, ale jakoś nasze media to specjalnie tego nie widziały, to widziały ale te to zachodnie. Ale to był, Piotrze, już ostatni akord. To już było to, co się działo w grudniu. Tak, to jest ten moment, kiedy widać, że ten push będzie rzeczywiście zrobiony. Tylko, że wydawało się, na przykład mi się wydawało, że Putin zaatakuje, no bo po co tyle tego gromadził, kiedy dominowało mówienie, że nie zaatakuje. I wydawało mi się, że oni zrobią inaczej, że oni zrobią taki korytarz sobie, wyrąbią tylko do Kijowa i będą tylko tego bronić, a to zaskoczyło kompletnie to takie, że zrobili całkowicie obcęgi dookoła całego kraju, nawet z terytorium Białorusi. Jak to widzisz? Znaczy, to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, ponieważ o ile ja nawet ze swojego poziomu, no bo umówmy się, że jeżeli chodzi o ten cały OSINT, to ja jestem na najniższym szczeblu, tak? To niżej pode mną niczego już nie ma, ponieważ ja gromadzę tylko na podstawie danych, które są ogólnie dostępne, tak? Czasami ktoś mi podsunie zdjęcia satelitarne, jakieś tego typu rzeczy, no i na ich podstawie mogę coś analizować, to jest wszystko w oparciu o NDA, więc no nie mogę mówić konkretnych przykładów, natomiast to jest wszystko klauzulowane po prostu na zasadzie NDA-ów. Nie, wszystko rozumiem, tylko chodzi o to, jak myślałeś, że będzie, niekoniecznie co z danych. I mając swoje informacje, no to ja prawie do samego końca nie zakładałem, że porwą się na Kijów. Dlaczego? Ponieważ jednostki, które były umieszczone na Białorusi, to była militarna hałastra, jeżeli chodzi o Rosjan. To były najgorsze jednostki Centralnego i Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego, no i trochę faktycznie elitarnych wojsk powietrzno-desantowych, ale za mało. No i teraz wiesz, jeżeli stawiasz ambitne zadanie, jeżeli stawiasz zadanie o charakterze rajdowym, czyli dojścia błyskawicznego i okrążenie stolicy danego kraju od północy, czyli od Czernichowa i od Czarnobyla, czyli takie dwustronne uderzenie, no to zakłada, że do tego będą wydzielone po pierwsze duże siły, po drugie siły w jakimś stopniu elitarne, może nie sensu stricte, no ale powiedzmy, że chociaż o wysokiej gotowości i regularnie szkolone. Natomiast to, co było widać na Białorusi, z całym szacunkiem dla słuchających żołnierzy, ale to tak jakby to były nasze Bartoszyce i nie wiem, 7 Brygada Obrony Wybrzeża, tak? Czyli siły, które no nigdy nie były doinwestowane, nigdy nie były w pełni ukompletowane, a u Rosjan to było dużo, dużo, dużo gorzej.
I w tym momencie, jeżeli ktoś by się mnie zapytał jeszcze powiedzmy 2 tygodnie przed wybuchem wojny, no czy będzie uderzenie na Kijów, to będzie nie, no w życiu, no nie tymi siłami, tak? To nie ma szans się powieść. No ale z drugiej strony mądrzejsi ode mnie ludzie mówili, Jarek, ty się mylisz, tam coś może gruchnąć, tak? Więc te parę dni przed tą wojną to już zacząłem zmieniać optykę, no bo jeżeli dużo mądrzejsze osoby ode mnie, z którą mi współpracuję, mówią mi, Jarek, nie, będzie coś innego, no to wiesz, jeżeli 2 czy 3 mądrzejsze osoby od ciebie coś ci mówią, no to warto zrewidować swoje poglądy, czy nie jest się w błędzie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wschód, no mniej więcej wydarzyło się to, co przewidywałem przed wybuchem wojny, natomiast w sposób kompletnie dla mnie nieprzewidywalny, a mianowicie nie przypuszczałem, że Rosjanie zrobią, sami sobie zafundują taki blamasz, tak? Czyli zaatakują w zasadzie wbrew własnej sztuce operacyjnej i to też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tak, NATO wiedziało, że Rosjanie uderzą, Rosjanie chcieli oszukać NATO i nie przeprowadzili rozwinięcia mobilizacyjnego, ponieważ oni pierwotnie powinni zmobilizować 3 rzuty strategiczne. Pierwszy rzut strategiczny, czyli to, co widzieliśmy, potem powinien być zmobilizowany 2 rzut strategiczny, i na końcu powinien być zmobilizowany 3 rzut strategiczny, czyli dziadkowie rezerwiści obsługujący zło. I teraz tak, to jest bardzo istotne. My widzieliśmy przygotowania do tego, bo logika przygotowywania tych rzutów jest odwrotna, czyli najpierw się przygotowuje 3 rzut, potem 2, a na końcu 1, tak? To jest tak ten, wiesz, tygrys, który skrada się po sawajnie, żeby potem rzucić się na ofiarę. No może nie tygrys, lew. Natomiast w tym wypadku widzieliśmy kilka lat temu, jak Rosjanie zaczęli przygotowywać oddziały 3 rzutu, czyli były wyciągane absolutne śmietniki z magazynów, czołgi T-55, T-62, byli powoływani rezerwiści, to tacy rezerwiści już naprawdę siwi, do poszczególnych kompanii te wozy były wyciągane. A nie sądzisz, że to było dlatego, że oni nie docenili Ukraińców, ale wiesz, w stopniu jeszcze większym niż się mówi, że oni uważali, że to jest garstka faszystów, tam z tym całym Zełenskim, a lud od razu pęknie i będzie witać wyzwolicieli. To wygląda, jakby oni naprawdę tak myśleli, to było aż tak słabe czasami. Bo tutaj ja oddzielę powiedzmy tą warstwę polityczną od warstwy militarnej, więc w warstwie militarnej to jest bardzo ważne, co teraz powiem, bo ja mówiłem o tym tylko 2 razy do tej pory, jak się 2 miesiące wypowiadałem, a myślę, że fajnie, żeby to u ciebie na kanale wybrzmiało. Widzieliśmy przygotowania do procesu rozwinięcia mobilizacyjnego 3 rzutu i te działania rozpoczęły się już 2 lata temu, czyli już 2 lata temu Rosjanie coś planowali, tak? Widzieliśmy wyciąganie wozów z magazynu, widzieliśmy inwentaryzację, ale Rosjanie to mistrzowsko rozegrali, ponieważ oni część tych wozów wysłali do Syrii. Około 200-250 maszyn wysłali do Syrii i to wszystkich uspokoiło. Na zasadzie, no dobra, wyglądało to przez chwilę dziwnie, wiesz, wyciąganie ze składu, w ogóle wozy w świetnym stanie, to żeby było jasne, czołgi, które miały po 40 lat, one były miód malina, naprawdę, wszystko super z nimi było i te czołgi trafiły do Asada i to wszystkich troszeczkę uspokoiło. Natomiast panika, i to w wykonaniu przede wszystkim Francuzów, Amerykanów i Brytyjczyków, wybuchła na wiosnę zeszłego roku, kiedy Rosjanie zaczęli inwentaryzować 2 rzut strategiczny. Czyli tak naprawdę okazało się, że Rosjanie zaczęli inwentaryzować i przygotowywać mobilizację 2 rzutu strategicznego. No i w tym wypadku tak naprawdę okazało się to być takim dzwonkiem alarmowym dla wszystkich wywiadów krajów NATO, czyli Rosjanie rozpoczęli przygotowanie do mobilizacji 2 rzutu strategicznego i w tym momencie to już postawiło na stand-by'u całość tak naprawdę sił natowskich wywiadów, no bo nie prowadzi się inwentaryzacji potencjalnie 12 dywizji, bo tu mówimy o siłach wielkości 12 dywizji wyciąganych, w razie czego mobilizowanych, jeżeli się nie planuje potężnej wojny w Europie. No i w tym momencie rozdzwoniły się wszystkie dzwonki i zaczęła się bardzo ścisła i pilna obserwacja terytorium Rosji, no a nasi politycy zaczęli powoli działać troszkę bardziej racjonalnie, tak? To przyspieszyły różne programy modernizacyjne, przyspieszył zakup Abramsów, okazało się, że kwestie finansowe jednak można przepchnąć kolanem, nagle wyciągnięto trochę z tego niebytu prezesa Kaczyńskiego i on zaczął tam, że tak powiem, rozstawiać swoich, to ładnie powiedzieć, ten wielowątkowy aspekt. Może to zostawmy na inną dyskusję, no ale powiedzmy, że w samych szeregach PiSu pod kątem tego, co się dzieje wokół Ministerstwa Obrony Narodowej, zaczęły się porządki. Czyli z walki frakcji okazało się, że jedna frakcja została wyciągnięta jako ta wiodąca i ona zaczęła ustawiać MON po swojemu, tak? Mimo sytuacji takiej, jaka była. No i to był, powiedzmy, wiosna i wakacje, ale w wakacje Rosjanie zrobili coś bardzo dziwnego dla wszystkich, a mianowicie oni finalnie nie rozpoczęli mobilizacji 2 rzutu strategicznego, no bo oni powinni go rozpocząć mobilizację jako pierwszy, potem zmobilizować do końca 1 rzut, czyli tą armię kadrową i dopiero się rzucić na Ukraińców. I gdyby oni przeprowadzili tę mobilizację tak, jak zakładała zawsze ich strategia i doktryna, to mówilibyśmy o około 1-milionowej armii,
która by się rzuciła na Ukraińców i faktycznie miałaby szansę zwycięstwa, no bo wtedy stosunek sił by wynosił mniej więcej 3 do 1 na korzyść Rosjan. Czyli Ukraińcy finalnie zmobilizowali 350 tysięcy żołnierzy, całkiem spore wojsko, no ale Rosjanie by mogliby wystawić milionową armię i faktycznie ta armia by działała w warunkach, do których Rosjanie byli przygotowani, czyli przewagi liczebnej, dużo większego nasycenia terenu wojskami. Natomiast z jakichś przyczyn, których do dzisiaj nie znamy, i to jest ciekawe pole do rozważań o tym, o czym wspominałeś, tak? Czyli co wiedzieli Rosjanie o Ukraińcach tak naprawdę, okazało się, że Rosjanie przerwali na samym początku tę mobilizację drugiego rzutu strategicznego i już do niej nie wrócili. Rozwinęli część jednostek pierwszego rzutu i teraz tak, no to byłoby troszeczkę tak, jak gdyby próbowali nagle z zaskoczenia zaatakować jakiś kraj tym, co mają mniej więcej w linii, bez rozwijania mobilizacyjnego. Czy jakby próbowali zaskoczyć na to, no ale na to się nie dało zaskoczyć, bo ma za dobre środki zwiadu, rozpoznania i doskonale było widać, co i gdzie robią Rosjanie. Więc to wiesz, tak jakby dwóch facetów grało w karty, tylko jeden miał cały czas kamerę wiszącą nad tym drugim i zaglądał mu, jakie on ma figury. No to i kolory. No to generalnie, to mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast nowym było to, że komplet informacji był udzielany Ukraińcom w zasadzie od października, podejrzewam. Ruszyła gigantyczna pomoc natowska dla Ukrainy, czyli tak naprawdę mieliśmy dostawy uzbrojenia, dostawy wyposażenia i przede wszystkim gigantyczną misję szkoleniową. Ponieważ to, że od 2015 roku mniej więcej 70 tysięcy żołnierzy ukraińskich przewinęło się przez ośrodki szkoleniowe NATO, no to o tym się nie wspomina, tak? Ale 70 tysięcy mniej więcej żołnierzy ukraińskich albo brało udział w ćwiczeniach, które organizowało NATO, albo przewinęło się przez manewry z udziałem NATO. To jest gigantyczna liczba żołnierzy. Natomiast już w zeszłym roku trafiło na Ukrainę 500 żołnierzy wojsk specjalnych z krajów natowskich, 500 osób, to jest duża liczba wbrew pozorom. I te 500 żołnierzy natowskich zaczęło prowadzić szkolenia Ukraińców w zasadzie w dwóch rzeczach. Działania na terenie zajętym przez przeciwnika i atakowania logistyki przeciwnika na terenie zajętym przez niego. I w zasadzie tylko to tłuczono. Już pół roku tak naprawdę jeden konkretny element, czyli tak naprawdę atakowanie kolumn logistycznych. Dlaczego? Znowuż, logika natowska była tutaj nieubłagana. Skoro Rosjanie są tacy głupi i nie zmobilizowali drugiego rzutu strategicznego, to oni nie będą mieli wystarczającego nasycenia żołnierzy, żeby w działaniach rajdowych na dużej części Ukrainy zabezpieczyć tyły. Jeżeli nie są w stanie zabezpieczyć swoich tyłów, to szkolimy jednostki, które będą w stanie niszczyć logistykę i zaopatrzenie rosyjskie. I to się sprawdziło w 100%. Na to trafnie przewidziało charakter tego konfliktu, trafnie przewidziało to, co Rosjanie będą chcieli zrobić i do tego dostosowało pomoc dostarczaną Ukraińcom. Kolejna sprawa. To, co decyduje obecnie tak naprawdę o powodzeniu działań, to jest informacja. Czyli ile wiemy o przeciwniku i czy wiemy więcej niż on wie o nas. No i tutaj znowu było już nawet nie jeden, ale 100 do zera dla NATO, ponieważ NATO tak naprawdę non-stop dostarczało Ukraińcom informacje dotyczące, gdzie są Rosjanie, w jakiej liczbie, kiedy mają zamiar uderzyć. Co więcej, NATO było w stanie z 4-godzinnym wyprzedzeniem ostrzec Ukraińców o tym, że nadchodzi uderzenie rosyjskie na lotniska ukraińskie i Ukraińcy po prostu przebazowali swoje samoloty. To, co zostało zniszczone na ukraińskich lotniskach w pierwszych godzinach konfliktu, to były maszyny niesprawne, które nie były w stanie się poderwać w powietrze. I tak nie wszystkie, okazuje się. Więc tak naprawdę ta pomoc na to była bardzo wyraźna. No i wiesz, i potem słucham naszych krajowych mędrców, którzy mówią, że NATO nie istnieje. Wiesz, no. Zupełnie jakby chcieli, znaczy jest taka tendencja, co jakiś czas się pojawia, że wszystko moglibyśmy sobie robić sami, dlatego że Szwedzi na przykład wszystko robią prawie sami, z wyjątkiem tego, że nie rozwijali Stridsvagna, tylko kupili Leoparda, dobra, no to niech będzie. Tego czołgu na pewno wiesz, tego bez wieżyczki, tak? Stridsvagna Hundafeira 104. Oni to kupili potem Leopardy i wszyscy się dziwili, że jak Szwedzi nie mają własnego czołgu, bo wszyscy zawsze mają wszystko sami, prawda? I u nas też co jakiś czas takie tendencje ożywiają, czy nasz przemysł wojskowy byłby w ogóle w stanie wypracować takie metody, żeby rzeczywiście miał wszystko sam albo prawie wszystko sam. I to jakby jak bumerang zawsze wraca przy takich sytuacjach. Czy ty uważasz, że to by się dało zrobić? Bo z tego co widzę, to w Europie to tylko Francuzi, Brytyjczycy są potężne, bogate kraje. No i z takich krajów porównywalnych z naszym PKB, no to tylko Szwecja ma taką w ogóle politykę, że wszystko robią sobie sami, tak? Własne korwety, własne łodzie podwodne, te Gotlandy. Nie? Jak na to patrzysz? Bo jak sobie, na przykład możesz bez problemu znaleźć grafiki na przykład myśliwców JAS-37 Gripen, które pokazują, ile procent komponentów jest z innych krajów. To już nie są narodowe bronie szwedzkie, to już jest kooperacja szwedzko-brytyjska, szwedzko-francuska na przykład.
to są systemy uzbrojenia, które powstają w szerokiej korporacji międzynarodowej. Owszem, to co robią Szwedzi jest niesamowicie dla nich korzystne, ponieważ oni są zarządzającymi danym projektem, czyli cała ta baza doświadczenia, całe te know-how zostaje w Szwecji. Czyli dla nich to jest super, no bo oni rozwijają to, co się liczy, czyli zaawansowane i wysokie technologie, ale Szwedzi już pod koniec lat 80. zdali sobie sprawę, że oni odstają technologicznie od Zachodu, od Francuzów, od Niemców, od Amerykanów, od Brytyjczyków i zdali sobie sprawę, że oni nie są w stanie prowadzić takiej autarki pod względem systemów uzbrojenia, wyposażenia i muszą postawić po prostu na kooperację z innymi krajami. I to był ten moment przewartościowania, kiedy Szwedzi tak naprawdę zaczęli wchodzić w różne projekty. Oni zaczęli wchodzić w projekty myśliwców z Amerykanami, z Brytyjczykami, w amunicję artyleryjską z Francuzami, no systemy Bonus na przykład, czyli takiej samocelującej amunicji do niszczenia czołgów niesamowicie zaawansowanej. To jest kooperacja szwedzko-francuska. Granatniki przeciwpancerne Enlo, czyli te gwiazdy konfliktu na Ukrainie, kooperacja szwedzko-brytyjska. Ponieważ Szwedzi sobie zdali sprawę, że w współczesnym świecie nie jest możliwe produkowanie wszystkiego samemu. Na to sobie mogą pozwolić Stany Zjednoczone, trochę Japonia, ale też trochę i w zasadzie tyle. Nie ma kraju, który jest w stanie, nawet Francuzi, którzy mają niesamowicie rozwinięty przemysł, w tej chwili już podnieśli ręce do góry w kwestii własnego narodowego czołgu i stwierdzili, że raczej to będzie musiała być kooperacja jednak z kimś. No, nastawiają się jeszcze na ratowanie swojego przemysłu lotniczego i produkcję myśliwca kolejnej generacji swojego narodowego, tak? Natomiast no, kraje, które starają się budować w jakiś sposób przemysł obronny, to zwykle robią to w kooperacji z kimś. I tutaj takimi modelowymi przykładami, jak robić to dobrze, to jest Turcja, Pakistan i Korea Południowa, ponieważ to są kraje, które przechodzą od klepania licencji na zwykle średnich warunkach do tworzenia własnych systemów uzbrojenia. Tymi mistrzami są Turcy. Tylko tam znowu ten turecki cud to jest taki, no, ten cud gospodarczy to im średnio wyszedł, powiedzmy. Natomiast w kwestii rozwoju własnego przemysłu zbrojeniowego, szapoba. Można się od nich uczyć, tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest konsekwentne 30 lat ładowania miliardów w ten przemysł i państwowego sterowania rozwojem tego przemysłu, bo tam firmy są oficjalnie prywatne, a tak naprawdę one są powiązane z sektorem państwowym, z rządem. Natomiast jeżeli... Ale jak się planuje robić awanturniczą politykę od Azerbejdżanu po Algierię, no to trzeba tak. 30 lat tak. Prawda, planować w tym celu. A co sądzisz w ogóle o tym, żebyśmy naśladowali Turcję? To ja się czasami boję, że tu chodzi raczej o te zamordystyczne, awanturnicze fragmenty, a nie wcale o te technologiczne. Absolutnie. Znaczy, trzeba pamiętać, że każdy kraj ma inne położenie geograficzne, ma inne otoczenie polityczne, ma inny potencjał demograficzny, potencjał gospodarczy. I rozwiązania, które się sprawdzają w przypadku na przykład Korei Południowej, albo w przypadku Turcji, albo w przypadku Pakistanu, będą się miały kompletnie nijak do sytuacji polskiej. Tak samo rozwiązania, które się sprawdzają w Szwecji z jej bardzo specyficznym położeniem geograficznym, ale relatywnie małą liczbą ludności, będą się miały nijak do rozwiązań polskich. W związku z powyższym tutaj raczej należy patrzeć na to, jak pewne kraje w Europie organizują swoje siły zbrojne, ale znowu należy pamiętać o tym, że interesy Francji będą zupełnie inne niż interesy Polski. Tak? Francja to jest mocarstwo atomowe. To jest kraj, który zawsze będzie miał tą kartę przetargową w postaci grułowic atomowych, co prawda zlikwidowali sobie pociski międzykontynentalne, ale zostały SMP, zostały okręty podwodne z to własnymi francuskimi pociskami międzykontynentalnymi. To jest argument, który zawsze zostaje Francuzom, niezależnie co by się wydarzyło. Zupełnie inne jest podejście niemieckie, ale to jest temat na bardzo długi odcinek. Przynajmniej widać, że ruskich nadal mogą trochę tłuc, a to dla nas jest najważniejsze. Międzykontynentalne to właściwie no, z kim by tam mieliby Pakistanowi dołożyć, nie ma powodu, prawda, za bardzo. Pakistan raczej jest spokojnym. W ogóle to jest niesamowite, jak coś się uważa w Polsce na temat Francji i Wielkiej Brytanii. Zastanawiam się, czy też podzielasz ten punkt widzenia, że tak jakby te kraje w ogóle nie istniały, jakby trzeba było gadać tylko z Waszyngtonem i później mamy za każdym razem podkreślenie każdej najmniejszej sprzeczności, jaką mamy między nami a nimi na różnych płaszczyznach, bo to jest zupełnie inny przypadek, inna polityka i tak dalej, tak jakby to było czymś dziwnym, że oni mają własną politykę, która nie jest amerykańską polityką i która nie jest naszą polityką i tak jakby należało rozmawiać tylko z Amerykanami. Ja jestem szczerze mówiąc lekko przerażony, że Morawiecki się kłóci o byle co z Macronem, który robi co może właściwie, a Tusk kłóci się w tym samym czasie z Borisem Johnsonem, wiesz, no to trochę jest przerażające, powiem ci szczerze, przynajmniej dla mnie.
Co o tym sądzisz? Bo Niemcy wiadomo, no armii nie doinwestowali i liczyli, że ekonomia zastąpi. Znaczy ja bym chciał, żeby wojsko polskie było w takiej ruinie, w jakiej jest Bundeswehr. To wtedy spałbym spokojnie. Bo u nas wszyscy się śmieją z tej Bundeswehry i mówią, że oni mają tylko i tyle sprawnych maszyn, a nikt drobnym druczkiem nie dodaje, że to jest troszeczkę inaczej u Niemców uznawane, bo na przykład u Niemców czołg, który ma niesprawny kierunkowskaz, już jest odnotowywany dla Bundeswehry jako niesprawny. Czołg, który ma niesprawną wycieraczkę przy jakimś celowniku, już jest opisywany jako niesprawny, nie do użytku. A u nas to szef kompanii wzruszyłby ramionami, dopóki pojazd jeździ, to byłby w kwitach sugerował jako sprawny. Nie, tutaj pełna zgoda. Mi chodziło o to raczej, że oni politykę zagraniczną odpuścili na rzecz ekonomii, na rzecz gospodarki. O to mi chodziło, bo tam faktycznie wyraziłem się trochę mało. Nie, tylko mi chodzi o to, też chciałem zwrócić uwagę, że często się mówi Bundeswehra w ruinie, natomiast mówię, ja bym wojsku polskiemu życzył takiej ruiny, jaką ma Bundeswehra, po prostu, jeżeli chodzi o na przykład kwestie sprzętu. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz, powiem to delikatnie, proszę czytać między wierszami. Nie na darmo Amerykanie od prawie 30 lat, w zasadzie od 20 szczególnie, inwestują w Polsce w określone osoby, w określone think tanki, w określone instytucje, żeby głos inny niż amerykański i interes inny niż amerykański był uwzględniany. Oni sobie po prostu wyhodowali generację, wyhodowali, tak to trzeba nawet powiedzieć, nawet nie wychowali, a wyhodowali generację polityków, którzy są bezkrytycznie proamerykańscy. Wyhodowali sobie całą generację osób związanych z biznesem amerykańskim, z think tankami, którzy są oczywiście oficjalnie nieprzychylni Amerykanom, ale jak przychodzi co do czego, to czasami okrężną drogą te treści są bardzo proamerykańskie. W związku z powyższym Amerykanie władowali miliardy w nasz kraj, jeżeli chodzi o pewne ukierunkowanie dużej części elit, i nie zrobili tego na darmo. Po prostu. Oczywiście też należy od razu pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone to jest najsilniejszy kraj NATO i bez zaangażowania Stanów Zjednoczonych bardzo trudne byłoby prowadzenie jakichkolwiek realnych działań obronnych, co też widać po Ukrainie, tak? Ponieważ tam głównym rozgrywającym są Amerykanie. Brytyjczycy, owszem, Francuzi po cichu, ale przede wszystkim Amerykanie. Nie ujmując też niczego oczywiście Kanadyjczykom. Natomiast no, w Polsce jest taki bardzo wyraźny proamerykański hura optymizm i w wielu przypadkach on nie jest przypadkowy. W wielu przypadkach nie jest przypadkowy, tak? Ale no, on nie jest po prostu jest przypadkowy. Ja mam wrażenie, że więcej mamy jednak chińskich i ruskich onuc, ale to prawda, że jest troszkę tego nastawienia bezkrytycznego. Też trzeba zrozumieć wojskowych, ponieważ wojskowi, jeżeli wojskowi otrzymują pewne ramy od polityków, w ramach których się poruszają. Jeżeli przez 30 lat Wojsko Polskie było polem oszczędności, było polem cięcia liczebności, ilości sprzętu i przede wszystkim ilości pieniędzy, wiesz, jeżeli było 30 lat prawie oszczędzania na Wojsku Polskim to są pewne ramy, które oznaczają wojskowym, co oni mogą, a czego nie mogą, no to trudno się dziwić, że wojskowi dochodzą założenia, że albo w NATO, albo to w ogóle nie ma sensu. I albo działamy bilateralnie z USA, albo w ogóle obrona terytorium Polski nie będzie mogła być przeprowadzona w sposób skuteczny. To jest efekt pewnych, że tak powiem, brzegowych warunków, które stworzyli politycy. Czyli takie rzucanie się od ściany do ściany, można powiedzieć. Nie. To jest, wiesz, to jest w zasadzie tak w ogóle, wybacz mi mój śródziemnomorski styl dyskusji, tak, to u mnie pauzy retoryczne czasami nie istnieją, najmocniej przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się działo z Wojskiem Polskim, to nie było od ściany do ściany, to było wejście do NATO, a potem politycy stwierdzili, no dobra, MON mamy, z głowy tniemy. I tak naprawdę do dzisiaj najgorszym ministrem obrony narodowej jest uznawanym powszechnie, o dziwo, nie Macierewicz, a Klich. Ponieważ szczyt degrengolady w Wojsku Polskim i rozwalenia Wojska Polskiego przypadały za Klicha. I to jest w powszechnym odczuciu wszystkich kolegów z branży, to właśnie Klicha, nie Macierewicz. Tak, oczywiście nikt głośno tego nie powie, no bo tam głupio się kopać po kostkach i tak dalej. Ja to teraz werbalizuję u ciebie. No ale wiesz, to o czym ludzie tam cicho piszą na jakichś zamkniętych grupach dyskusyjnych i tak dalej, no to jak co roku jest ranking na najgorszego MON-a, od dekady wygrywa Klich. Nie? I to nawet nikt z tym nie próbuje polemizować. Nie? To można się kłócić, to był drugim albo trzecim najgorszym ministrem obrony narodowej. Natomiast pierwsze miejsce zawsze i w zasadzie nie ma żadnego ale, to jest Bogdan Klich. Bo to jest facet, który rozwalił. To może to nie jest taki zły pomysł z tą armią nowego, wiesz,
Może to nie jest taki zły pomysł, jakieś lotne brygady uzbrojone w nieskończoność sprzętem, które się chowają po lasach. Podpuszczaj. Nie ma lasach. Ty mnie tu nie podpuszczaj, to wiesz, tu ma być merytorycznie. No, więc w każdym razie ja tylko ogólnie, ja tak mówię, wiesz, jest wiele projektów różnych, także wiesz. Znaczy inaczej, jeżeli mówimy o projektach, ja powtarzam to i będę powtarzał do ostatniego dnia świata jeden dzień dłużej. Zostawmy wojsko wojskowym. To jest szereg stanowisk, których cywil nie przepracuje, to jest szereg wiedzy, której cywil nie nabędzie. Owszem, są wojskowi, którzy eufemistycznie rzecz ujmując mają niezbyt trafione prognozy albo wypowiedzi. Tak, mamy tam różnych dronowych generałów, którzy tam wieszczyli różne ciekawe rzeczy i to się nie sprawdziło. Bo oni byli wizjonerami, którzy zaczęli po prostu bujać z głową w obłokach. I tacy generałowie też się zdarzają. Natomiast generalnie, jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło na Ukrainie i jeżeli popatrzymy na reformę Wojska Polskiego, która jest założona i ma miejsce, no to kierunki tych reform idealnie się wpasowują w to, co widzimy na Ukrainie. Bo też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest prawda, że ktoś zaczął dyskusję o reformie sił zbrojnych nagle, tak? Absolutnie tak nie jest. Dyskusja o reformie sił zbrojnych trwa od 30 lat. Najpierw było to wejście do NATO. No to najpierw było dostosowywanie, chociaż minimalne, do wymagań NATO-owskich w kraju, który był biedny, bo jak my weszliśmy do NATO, to byliśmy dalej przeraźliwie biednym krajem. Tak, ty to pamiętasz, ja to pamiętam. No, 20-latkowie tego raczej nie pamiętają, tak? No ale wiesz, ale mówimy o kraju, który był biedny. No, było jak było. Siermierze. 20-latkowie mają już takie nastawienie, że o, nie ma Wegeburgera, a myśmy się cieszyli, że nie ma tylko tych szarych, wiesz, barów kawałków. No McDonald's był atrakcją. McDonald's był czymś takim, tak, i coś z tego we mnie zostało nadal, a teraz ludzie narzekają, że tam nie ma, wiesz, wegańskiego sushi, nie, czy coś, to wydaje mi się, że te rurki trzeba im poobrywać razem z nogami, jak słyszę takie rzeczy. A słuchaj, jeżeli tak jesteś, jeżeli jesteśmy przy sprzęcie, to który wysłało ja na ten reformę. Aha, no dobra, dobra. Nie, no to jest jasne, nie, ale to jest ważne, tak, bo rzeczywiście sprawiali wrażenie, że to nigdy nie było takiej dyskusji. No. A ta dyskusja to się toczyła, odkąd tak naprawdę pamiętam, wiesz? I ona najpierw toczyła się wokół do tego, jak dostosować tego mamuta po czasach Związku Radzieckiego, czy po czasach Układu Warszawskiego do działania w ramach NATO. I potem wybuchło coś, co zabiło Wojsko Polskie, czyli misje. Misje w Iraku i misje w Afganistanie. Z jednej strony to było błogosławieństwo, ponieważ zostały urealnione procedury. Okazało się, że żołnierz nie ma przynosić 4 magazynków do kałacha, tylko przynajmniej 12, że powinny być kamizelki kuloodporne, że to powinna logistyka inaczej działać. I z jednej strony armia polska miała taką unikalną możliwość obserwowania na żywo, jak walczą najlepsze armie na świecie, czyli Brytyjczycy i Amerykanie, i uczyło się. No ale udział w misjach tak naprawdę zarżnął program modernizacji technicznej, zarżnął programy rozwojowe Wojska Polskiego, na to się nałożył kryzys gospodarczy tam finansowy 2007-2008, cięcia w MON-ie i okazało się, że ta zmiana Wojska Polskiego w kierunku misyjności, czyli druga wielka reforma, pierwsza reforma to była wejście do NATO, druga taka wielka reforma Wojska Polskiego to było pójście w kierunku misyjności, które zakończyło się panem Wincentem Rostkowskim i panem Bogdanem Klichem i w zasadzie praktycznie powieszeniem Wojska Polskiego, tak? To znaczy inaczej, może nie powieszeniem, ale zagłodzeniem na śmierć. No a potem mieliśmy takie nieprzyjemne przebudzenie wraz z 6 rosyjskimi batalionowymi grupami bojowymi na Ukrainie w 2014 roku, gdzie okazało się, że ta armia ma jednak sens. No i zaczął być trzecia tak naprawdę w ciągu 3 dekad reforma Wojska Polskiego, czyli przywracanie zdolności konwencjonalnych. Tylko że te przywracanie zdolności konwencjonalnych było toczone tak naprawdę w oparciu o paradygmat bezdyskusyjny albo w NATO, albo wcale. I nastąpiły potem rządy PiS-u, który zrobił strategiczny przegląd obronny. Tam gry związane z tym strategicznym przeglądem obronnym były po części sfałszowane, ponieważ tam dochodziło do takich cudów, że na przykład MiG-29 bombą lotniczą niekierowaną zatapiał fregatę rakietową. Bo w tym strategicznym przeglądzie obronnym chodziło o, tam były machlojki, jeżeli chodziło o te gry wojenne, ponieważ tam chodziło o udowadnianie, że jedne rodzaje sił zbrojnych będą bardziej potrzebne niż inne. No i oczywiście dokopano tradycyjnie marynarce wojennej, no bo marynarzy to się kopało od lat w Polsce, bo to było wygodne pole oszczędności dla innych rodzajów sił zbrojnych, czyli aha, zabierzemy marynarzom, damy sobie. Miał powstać WOT, więc udowodniono, że WOT musi powstać. Miała być przesunięta dywizja na wschód od Warszawy, czyli miała być budowana 18 dywizja, to trzeba było uzasadnić, że ta dywizja jest potrzebna. Osobna sprawa to, że ona faktycznie jest potrzebna. Tak jak byłem jej przeciwnikiem, tak uważam, że dobrze, że powstała i tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości w tej chwili. Tak jak kontestowałem bardzo mocno powstanie WOT-u,
w takich warunkach, jakich było, tak uważam, że myliłem się i WOT to był strzał w dziesiątkę, ale ja się, wiesz, nie wstydzę się do tego przyznać, tak? Wiesz, ja nie mam z tym problemu. Natomiast jak powstał ten strategiczny przegląd obronny, gdzie te gry wojenne były tak troszeczkę podkręcone, pofałszowane, bo tam się do cudów dochodziło, po czym temu nadano klauzulę oczywiście, żeby to ukryć, ale to, co miało przeciec, że tak powiem, do prasy branżowej, to przeciekło. Natomiast i efektem tego strategicznego przeglądu obronnego było coś niesamowitego, ponieważ oficjalnie głoszono, że budujemy własne narodowe zdolności, czyli czwartą dywizję, kupujemy więcej systemów uzbrojenia, budujemy WOT i tak dalej, a tak naprawdę wniosek główny był taki, że albo z Amerykanami, albo wcale. I Wojsko Polskie postawiło na jeszcze większą interoperacyjność z Amerykanami, na tak naprawdę działanie niesamodzielnie, mimo że takie były oficjalnie głoszone tezy, tylko na działanie tak naprawdę już w ramach całkowicie wojsk amerykańskich na terenie kraju, czyli owszem, samodzielnie jesteśmy w stanie przeprowadzić jakąś operację, ale tak jakby po tym SPO wyzbyto się wszystkich złudzeń i stwierdzono, że albo będziemy działać ramię w ramię z Amerykanami, albo to w ogóle nie ma sensu. I to jest czwarta reforma, która miała miejsce na przestrzeni trzech dekad, więc to nie jest prawda, że nie było reform, to nieprawda, że nie było dyskusji na temat reform, bo tak naprawdę Wojsko Polskie jest od czterech dekad dotknięte klęską reform. To jest reforma za reformą. Fajnie, żeby w końcu skończyły się te reformy i jeden kierunek obrany jakiś był realizowany i dajmy temu drzewku wyrosnąć, a nie, że przyjdzie, wiesz, sadownik kolejny za pół roku, wyrwie to drzewo z korzeniami, posadzi nowe i będzie się zastanawiał, a co wyrośnie, nie? No fajne, usnie, nie usnie, nie no, niech to, co zaczęto robić w tym 2016 roku, zostanie zbudowane, zobaczmy, jaki tego będzie efekt, zwłaszcza, że z mojego punktu widzenia wygląda to sensownie, a potem to zwalidujmy, zwłaszcza, że Ukraina pokazuje, że to, co obecnie jest zbudowane, nie jest zbudowane źle, to się wpisuje w te związki z Ukrainy, ale mówię, dajmy tej reformie dojrzeć, po prostu. A właśnie, a jak wy uznajesz, która pomoc najbardziej Ukrainie się przydaje? Czy rzeczywiście te drony, które pomagają artylerii niszczyć Rosjan, czy też może właśnie Enlały albo inne tego rodzaju sprzęty? Co tutaj robi według ciebie różnicę? Bo często pojawiają się takie głosy, że różnicę tak naprawdę robi to, że Rosjanom się tak do końca nie chce walczyć. Oni zostawiają te czołgi, tak, wjeżdżają w błoto i podnoszą ruki wierch. Powiedzą, że Ukraińcy ich nie zabiją, tak, maltretują jeńców, to raczej Rosjanie. Ukraińcy robią to bardzo sporadycznie. Nam wyszedł taki jeden czy dwa incydenty, ale generalnie Rosjanie na pewno wiedzą, że jak się poddadzą, nic im się nie stanie. I wiele osób mówi, że no gro zniszczonych czołgów to może nie gro, ale wiesz, ogromna część zniszczonych czołgów to jest też samo zniszczone czołgi tak naprawdę. Rosjanie, może to wynika z tego, że rzucono właśnie takie jednostki drugiej kategorii, że tak powiem, ale w dużym stopniu, ale co tutaj naprawdę robi różnicę, jakbyś miał obstawiać, bo wiem, że to nie jest pewnie proste odpowiedzieć na takie pytanie, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś takie pytanie w ogóle postawił. Co tak naprawdę robi różnicę? Dron, który pomaga artylerii, czy może Enlał? Nie? No bo ten Enlał no to jest w tym momencie, kiedy jest już to zwarcie z wrogiem, prawda? Kiedy już wróg jeździ czołgami po twoim mieście, to jest trochę inny rodzaj boju, prawda? No to odpowiem tobie. Elon Musk. Elon Musk robi różnicę. Tak naprawdę to, co zadecydowało o zwycięstwie Ukraińców, to jest dostęp do informacji i dostęp do tego, że Rosjanie mogli szacować, że Ukraińcy pewne siły gdzieś mają albo że pewne ruchy przeprowadzą, no bo Rosjanie mają, ten zwiad satelitarny rosyjski jest potworny, to jest śmiech na sali. To są 3 czy 4 satelity w tej chwili, w zasadzie to są dwie satelity porządnego zobrazowania, ale nie radarowego, tylko optycznego, czyli one są bezradne, jeżeli są chmury, dwa eksperymentalne i to jest koniec. I te satelity, nawet jeżeli przelatywały nad Ukrainą, to miały takiego laga, że tam w ciągu 12 godzin to się mogło wiele wydarzyć. Satelitów obrazowania radarowego Ziemi zero. Mają jednego satelitę obrazowania radarowego morskiego, czyli do wykrywania okrętów, ale Rosjanie nie mają satelitów, które są w stanie przez chmury radarowo zmapować teren Ziemi i stwierdzić, czy gdzieś jest brygada pancerna, czy nie. Więc Rosjanie musieli się opierać siłą rzeczy na wywiadzie agenturalnym, osobowym, no a tutaj już Służba Bezpieczeństwa Ukrainy no to wyrywała chwasty z korzeniami. Tak? Bardzo skutecznie, brutalnie, ale skutecznie. Natomiast jeżeli chodzi o informacje, no to Rosjanie, oni mogli zakładać, że gdzieś są Ukraińcy, natomiast Ukraińcy doskonale wiedzieli, gdzie są Rosjanie, w jakiej liczbie i gdzie zmierzają i gdzie będą za dobę, dwie, trzy. Dlaczego? Ponieważ dostawali po prostu opracowane dane ze zwiadu satelitarnego NATO, z nasłuchu radioelektronicznego. Dostawali oczywiście obrobione, ponieważ nikt
Halo, halo? Czy jesteśmy? Tak, jesteśmy. Skąd pomysł, że nie jesteśmy? No, ja się boję, że nie było widać ekranów. Ja się boję... Nie, u mnie cały czas dobrze. Aha, ja dobra. Się tylko boję, że kurierzy przyjdą, bo to jest taki czas, który lubią kurierzy. To być może bym musiał wybyć chwilę, ale nie, zaciemnienie raczej nie planujemy. Nie. Ale wiesz co, teraz się rozbrzmiałaś a propos Ilona Muska, bo boję się, że to nam ucieknie, że teraz jest taka plotka rozpowszechniana, że Elon Musk tego Twittera kupił wspólnie z Putinem, a nie, że sam go zamierza kupić i że w jakiś sposób dzielą między siebie ziemię, tak? Bo to do tego aż dochodzi. Także a widać ja pracuję wyraźnie, dla Reptalian. No za skórę zaszedł. Tak, ja pracuję dla Reptalian, płacą mi w złocie. Wiesz, to jest tego typu poziom bzdury. Natomiast prawda jest taka, że Elon Musk dostarczył Starlinki i nie tylko, czyli system komunikacji satelitarnej dla Ukraińców, i to było na wagę złota. Tak naprawdę tego się nie dało dla Rosjan zagłuszyć. Natomiast cały dowcip polega na tym, że Rosjanie mają środków antysatelitarnych, zdolnych do zwalczania satelit komunikacyjnych, których w tej ilości, których ma Elon Musk. Mają ich za mało mniej więcej o jakieś 1850 w stosunku do satelitów Muska, więc nie są w stanie zniszczyć tego systemu. Mogą owszem narobić dużo śmiecia w kosmosie, który potwornie wszystkim utrudni życie i nas cofnie o parę dekad, jasne, jak najbardziej, ale nie są w stanie Rosjanie tego systemu zniszczyć. Oni próbowali go oślepić, oni próbowali go zhakować, to nie wyszło. Natomiast oprócz tego, co dostarczył Elon, to Amerykanie, Brytyjczycy, w ogóle NATO generalnie, dostarcza Ukraińcom pierwszorzędnych danych wywiadowczych. One już są obrobione, w związku z tym tam jest pewien lag informacyjny, ponieważ Ukraińcom nie wierzę, żeby ktoś dawał surowe dane, tak? Bo surowe dane pokazują, co potrafią dane środki obserwacji, a co nie, więc oni siłą rzeczy dostają obrobione dane. Ale nawet jeżeli z opóźnieniem, nie wiem, 2-3-godzinnym z centrali NATO wychodziły komunikaty, że Rosjanie w sile takiej i takiej będą zmierzać tu i tu i znajdą się tutaj o tej godzinie, no to była informacja, która dla Ukraińców była na wagę złota, która po prostu w żaden inny sposób, no mówię, to dwóch gości gra w karty, ale jeden zagląda drugiemu w karty i widzi dokładnie, co się u niego dzieje w talii. To jest nieprawdopodobny multiplifikator siły. Jeżeli pytasz siebie, czy wygrały drony TB2, Bajakar, czy wygrały Javeliny, czy wygrały Stingery, czy wygrały Enloły, to nie. To wygrała informacja, którą dostarczało NATO Ukraińcom. To jest tak naprawdę najważniejsze. Oczywiście finalnie zawsze na końcu, na koniec dnia jest ten żołnierz na polu walki, który ginie za ojczyznę. I tu drugą sprawą jest to, że wygrała nie dostawy z krajów NATO, tylko wygrał patriotyzm ukraiński i to, że Ukraińcy po prostu walczyli za swój kraj, ginęli, giną za swój kraj. Zupełnie odwrotnie spodziewali się tego Rosjanie, tak? Bo Rosjanie niestety mają taki wielkoruski szowinizm, wiesz, taki... Wiesz, tak w przypadku Polski to było kura nie ptica, Polsza nie za granica, a w przypadku, wiesz, Ukrainy, że to są chochły, że wiesz, tam jest szereg, tak jak... Nie wiem, jak to nawet oddać, nie? Bo my w Polsce nie mamy... To się wydaje, że jak są połową Słowian, to wszyscy Słowianie powinni się wokół nich zgrupować, to coś takiego. Nie, wiesz, to jest gorzej, to jest w zasadzie mniej więcej tak, jak Japończycy traktowali Koreańczyków. Wiesz, to jest mniej więcej takie podejście, tak? Czyli, że to nie jest na takiej zasadzie, że i to mówimy przed II wojną światową, wiesz, to nie jest tak, że dla Rosjan Ukrainiec to nie jest partner, to nie jest, wiesz... To my czasami żartujemy sobie z Czechów, Czesi sobie żartują z nas i tak dalej, tak? No ale to jest w jakichś tam ramach określonych. A tu jest po prostu traktowanie kogoś jak sztucznego państwa, sztucznego narodu i do tego upośledzonego, który nie powinien istnieć samodzielnie. Oni mają po prostu podejście do Ukraińców no mniej więcej tak, jak miał Hitler do Słowian. To chyba tak to można określić i oczywiście to jest potem obudowywane tym całym panslawizmem, czasami tego kretyna Dugina się wyciąga z szafy, macha się nim w powietrzu, chowa się go do tej szafy, tak? No jasne, super. Natomiast no niestety optyka rosyjska jest taka, że to jest po prostu wielkoruski szowinizm. To jest pogardzanie Ukraińcami, to jest uważanie, że chochły nie będą walczyć o swój kraj. A to niespodzianka, tak? Okazuje się, że nie tylko walczą, ale i giną i za swój kraj. I co więcej, i to żeby było jasne, też się przyznaję bez bicia, że ja też to przegapiłem. Między 2014 rokiem a 2020 rokiem nastąpiła budowa nowoczesnego społeczeństwa na Ukrainie. Młodych ludzi, znaczy młodych, no w naszym wieku i mniej, tak? Nastąpiła budowa społeczeństwa ludzi, którzy mają stworzoną tożsamość ukraińską, którzy wierzą w ten kraj, którzy czują się być patriotami, którzy chcą walczyć i ginąć za swój kraj.
wiesz, mam paru znajomych, którzy mają zakłady produkcyjne w zachodniej Polsce. No oni mówią, że dla nich wojna to była tragedia, ponieważ Ukraińcy przyszli i powiedzieli, że no, pan przepraszamy, ale my jedziemy walczyć za swój kraj, wszyscy rzucili kwity i pojechali walczyć. I to byli goście, którzy mogli zostać w Polsce i żyć sobie wygodnie, wiesz, spokojnie, wojna by im nie zagroziła, tak? Oni dostali bilet do wojska i oni nawet się nie zastanawiali, czy zostać w Polsce, tylko przyszli, powiedzieli, że jadą walczyć za swoją ojczyznę, bo ich Rosjanie atakują. Oczywiście ci moi koledzy powypłacali im 3 pensje do przodu, no, zami w oczach pożegnali, no bo biznesy się prawie pozawalały, ale wiesz. To samo na przykład w Wiedniu, ja z racji osobistych miałem relacje, że tak powiem, z Ukraińcami w Wiedniu i to samo dokładnie, też rzucają robotę i wracają walczyć, także i to tak. coraz więcej. Tak, to też się wydaje rzeczywiście, że tutaj największą, to jest najbardziej inspirująca w tej chwili rzecz, jaka może być w Europie obecnie, prawda, że oni mówią, mają już dosyć tego ruskiego świata, i chcą być Europejczykami, nie? Chcą być Zachodem. I tutaj znowu, tak. Piotrze, przechodzimy do rzeczy. Jakaś rzecz, która może napędzić, prawda? Bo bez idei to nie ma niczego. I tu jest właśnie ważna sprawa. To jest kolejna rzecz, która naszym kochanym technokratom całkowicie umyka. Wiesz, ludziom, dla których jedyną wartością jest pieniądz, tak? No bo mamy taką deprecjację wartości w współczesnym świecie. Umyka wszystkim zachodni soft power. Soft power to jest potężna broń, to jest broń, która w pewnym sensie zdemolowała Układ Warszawski i Związek Radziecki i w tej chwili zdemolowała neoimperialne marzenia Rosjan, ponieważ zauważ jakim, znaczy ty to wiesz, ja to wiem, ale to niekoniecznie dla naszych widzów jest czymś oczywistym. Zauważ jak niesamowitym, potężnym czynnikiem było to, że miliony Ukraińców wyjechały za pracą do Polski, i nie tylko, i zobaczyły, jak tu się żyje. Bo wiesz, bo my mamy taką tendencję do narzekania, nic się nie udaje, kolejny rząd źle, inflacja, podatki, Jezu, dziurawe drogi, a jak są dziurawe, to się nie ma wegeburgerów wystarczająco. Tak, no ale wiesz, taki, jesteśmy narodem, który wiecznie narzeka, natomiast zauważ, że z punktu widzenia takiego Ukraińca, no to no nie, tu się żyje fajnie, tak? To jest taki sam szok kulturowy, jak mieli nasi, którzy w 2003-2004 wyjeżdżali do Anglii, Irlandii, drapali się po głowach, no że kurczę, no dobra, pracuję za ich najniższą minimalną fabrykę, ale ja mogę sobie żyć normalnie, nie? I potem ci ludzie wracają na Ukrainę i widzą, że ej, da się żyć normalnie, da się żyć fajnie, że okej, pewne kwestie historyczne, narodowościowe, językowe, jasne, no ale jest jakiś cel, można mieć fajny, normalny kraj. I to jest te soft power zachodnie, które pokazuje, ej, bądźcie z nami, bądźmy jedną rodziną, no owszem, tam czasami w tej rodzinie to jest tak, że ktoś tam kogoś molestuje, zwłaszcza ekonomicznie, tak, tu patrząc po Niemcach, nie każde rodziny są idealne, no ale wiesz, ale powiedzmy, że jesteśmy jedną dużą, szczęśliwą rodziną, mniej lub bardziej, a tam za płotem jest dzicz, nie, tam za płotem robią pod krzakiem, wykarczowali cały ogródek, palą i obrzucają się po pijaku flaszkami, tak, no chcecie tak, czy chcecie jak my, tak. No i taki, wiesz, no, jeżeli ktoś jest normalny, to on się nie będzie zastanawiać, tylko będzie chciał być w jakimś tam kręgu cywilizacyjnym, powiedzmy, że jestem nieodwracalnie skażony Huntingtonem i koniecznym, nie? To tak, żebyś wiedział. To od razu ci mówię, że ja wyznaję paradygmat cywilizacyjny i można z tym polemizować, ale ja tak bardzo ładnie się wpasowuję w te paradygmaty akurat. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę... Ja uważam, że Koneczny widział bizantynizm w Niemczech, a powinien go widzieć w Rosji. To jest bardzo umiarkowana krytyka. Huntingtona to też jest umiarkowana krytyka, także spokojnie, spokojnie. Natomiast wiesz... No, jestem raczej Robert Kagan / Joseph Nye, Edward Lucas. Tak. A to się dogadamy. Natomiast jeżeli chodzi o soft power, wiesz, dla ludzi, dla których jedyną wartością jest pieniądz, i ewentualnie wymiana gospodarcza, nagle jest nie do pomyślenia, że ktoś chce może ginąć za swój kraj. I być może też Rosjanie, którzy widzieli, że kupili dużą część elit, zwłaszcza niemieckich, gospodarczych, że kupili pewne powiązania, no wiesz, umówmy się, u nas Oleksy też się nie wziął z sufitu, tak? I kwestie, wiesz, jakichś tam gazociągów i tak dalej. Natomiast, wiesz, dla Rosjan, którzy byli przyzwyczajeni, że oni są sobie w stanie kupić Berlusconiego, są w stanie kupić Schrödera, są w stanie kupić Lepenową i wielu innych polityków, no to prawdopodobnie było takie przebudzenie i zaskoczenie, bo wiesz, ja wszyscy byli zaskoczeni tym, jak mocno się zintegrowała Europa, oczywiście / Niemcy, ale nawet oni zostali potrząśnięci. Natomiast jeżeli chodzi o Ukraińców, no to ewidentnie te soft power zachodnie wygrało. Tylko no mówię, to jest coś, co nie jest zrozumiałe dla ludzi, którzy żyją tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że poruszają się limuzynami ze swojej willi do wieżowca i z powrotem. Bo oni nie zauważą tego, no tak, wiesz, to jest coś, co u nich umyka, tak? Bo to jest, wiesz, syty głodnego nie zrozumie.
Po prostu. No to jest też taka kwestia, że w ogóle to niesłychane fapanie do Realpolitik, która przypomnę, że to Realpolitik była testowana tylko przez Bismarcka przez 20 lat i potem już się rozwalała pod koniec istnienia Bismarcka jeszcze na fotelu kanclerza, więc absolutnie trudno to uznać za jakiś niesłychanie udany eksperyment z tą Realpolitik, no ale dobrze. To jest takie trochę myślenie w kategorii zostawmy ten cały soft power, postępujmy, grajmy tylko tym, co mają też Rosjanie. No to grajmy tylko tym, co tam mają też Rosjanie, czyli odkładamy całe mnóstwo asów, które jeszcze są ewentualnie, że soft power wchodzi całkowicie. Soft power to jest na takiej zasadzie, ja zawsze mówię, że to jest dodatkowy hard power tak naprawdę, no bo chcesz tak, tu mieszkać tak, i tu płacisz tak, podatki, to tu będzie więcej Leclerców albo innych challengerów. Albo i właśnie może byśmy... bo mamy takie dwa jeszcze duże takie te tematy, które bym chciał zahaczyć. A kto powiedział, właśnie... że ja tylko raz u ciebie wystąpię? Aha, dobra. No tak, możemy bardziej już profilować później rzeczywiście tematy. Ale tak, żeby na pierwsze wystąpienie to warto jest ruszyć tak po kawałku wszystkiego, prawda? Także, no tak. Także w tym duchu jakby. No ale może rzeczywiście do czołgów to za chwilę, ale ja mam takie wrażenie, że a propos zamordystów, bo ja tak nazywam tych, których ty nazywasz technokratami zimnymi, to ja nazywam zamordystami, mi się wydaje, że oni po prostu nie rozumieją tego, że wiesz, że człowiek chce mieć jakąś tam kulturę, mieć jakąś przewidywalność, że władza jest odpowiedzialna przed obywatelem, a nie tylko obywatel przed władzą, że dla nich to są, że to wszystko dla nich jest do chrzanu generalnie. I teraz oni muszą uznać, że Rosjanie, wiesz, 30 lat kłamali o tym, że ich armia jest wszech silniej, ale co oni robią? No oni powiedzą, no dobra, ale Chiny, panie, Chiny, o, Chińczyki trzymają się mocno, prawda? One mają pancerz, normalnie tyłek ze stali, myślą na miliard lat do przodu, planują, mimo że mówimy o kraju, który co 50 lat niszczy swoją własną cywilizację. No właściwie chciałem powiedzieć, że te, wiesz, 100 lat, 50 lat planowania / rewolucja kulturalna to trochę mi się nie spina, nie? Ale to tak okej, nie? To wiesz, to tak... Ale wiesz, nic ludzie o Czungło mało wiedzą. Poza tym jest nawet były te wspólne ćwiczenia w 2007 roku lądowe, kiedy Australijczycy robili z Japończykami, Singapurczykami, Amerykanami i tak dalej, to w tym samym czasie bawili się Chińczycy z Rosjanami. Wyszło, że oni mają w zasadzie taką samą taktykę Rosjanie i Chińczycy, tylko że Rosjanie ją rozumieją, a Chińczycy się gubią. A mimo to jest propsowana także armia chińska, chociaż nie tak bardzo, bo nikt nie wie, ile ona jest warta, bo nigdy z nikim, Chińczycy nigdy z nikim żadnej wojny nie wygrali, to tak warto o tym wspomnieć. Nigdy z nikim, byłoby no ciężko. Chyba, sami ze sobą. Sami ze sobą, tak, ale nawet jak wygnali gdzieś z Portugalczyków, na przykład wygnali tam gdzieś na początku XVII wieku, no to było dlatego, że Portugalczyków było kurde 500, nie? A armia chińska 80 tysięcy. No to na tej zasadzie wygnali. No. Wysiliło się Czongguo. Co ty sądzisz o tym propsowaniu Chin jako takich niesłychanie silnych i czy to jest taki substytut dla Rosji, która się zbłaźniła, czy coś więcej? Jak o tym myślisz? Czy to jest po prostu taka niechęć do Zachodu, że już wszystko jedno, że będzie być równie dobrze Iran za jakiś? Znaczy tak, tu znowu myślę, że trzeba na to spojrzeć wieloaspektowo. Po pierwsze, z punktu widzenia Departamentu Obrony USA, dobrze jest mieć silnego przeciwnika, który będzie uzasadniał wydatki na własną armię. Tak więc tu, zwłaszcza na marynarkę, US Navy, to jest pierwsza sprawa. Więc niezależnie jaka by faktycznie była wartość tej armii chińskiej, no to ona będzie raczej zawyżana niż zaniżana, żeby uzasadnić pewne wydatki. Całkowicie słusznie tak działają wszystkie armie na świecie i dlatego tak naprawdę jest zawsze takie rozgrywanie między US Army, Kongresem, Ośrodkiem Prezydenckim, przepychanki o budżet i komisjach senackich, podkomisjach i tak dalej. Natomiast osobną sprawą jest to, że faktycznie Chińczycy tę armię modernizują. Oni faktycznie wyciągają wnioski, oni są mistrzami kopiowania i mistrzami podglądania. Natomiast pytanie, na ile te kopiowanie i na ile te podglądanie jest możliwe do przekucia, żeby jak to dobrze ująć, na to, z jakiego pnia cywilizacyjnego wywodzi się ta armia, jaką ona ma kulturę, co ma w genach zapisane. Ponieważ
Tak naprawdę dowodzenie ukierunkowane na zadanie, te niemieckie, pruskie, sprawdziło się rewelacyjnie. Już w czasach I wojny światowej oddziały szturmowe trupich główek na froncie zachodnim, potem front wschodni, potem II wojna światowa. No ale to wynikało z tego, że był Niemiec, który był wierno poddańczy Hitlerowi, znaczy wcześniej Kaiserowi, potem Hitlerowi, ale on był wyedukowany, wykształcony, on był odżywiony, on był dobrze, silnie zbudowany i on był związany albo z rolą, albo z przemysłem, ale on był bytem indywidualnym i dla nich dowodzenie ukierunkowane na zadanie, czyli zgodnie nie z zapisem, ale z duchem rozkazu, to jest bardzo ważne, bo możesz napisać rozkaz i żołnierz będzie go stosował zgodnie z literą tego rozkazu, czyli on będzie starał się wypełnić to, co ma zapisane w tym rozkazie. I tak działają na przykład Rosjanie. A możesz mieć rozkaz, dowodzenie, które jest ukierunkowane na zadanie, czyli oficer i podoficer będzie starał się wypełnić rozkaz zgodnie z jego duchem, a nie z jego literą. Czyli dowódca szczebla wyższego określa cel, który ma być zrealizowany, ale ty jesteś, cieszysz się na tak dużym zaufaniem twojego dowódcy, że ty sam wiesz, co masz zrobić, żeby ten rozkaz wypełnić. I to, co to daje? To powoduje, że to dowodzenie jest niesamowicie elastyczne, ponieważ twój szef cię tylko nadzoruje raz na jakiś czas i daje ci dodatkowe możliwości, a to artyleria, a to lotnictwo, a to posiłki, ale ty sam to realizujesz. On ci się nie wtrąca do roboty, bo on wierzy i ufa tobie, że jesteś fachowcem. I to jest dowodzenie, które jest bardzo elastyczne na polu walki, które jest bardzo dobre, jeżeli atakujesz, jeżeli chcesz prowadzić szybkie działania. I tak działali między innymi Niemcy w czasie I wojny światowej, potem w czasie II wojny światowej. I takie same dowodzenie finalnie jest w Stanach Zjednoczonych, obecnie w krajach NATO, to jest prowadzone w Polsce. Niemcy mieli tą tak zwaną Auftragstaktik, że nie trzeba konsultować. Tak, ale i to przetrwało do drugiej, ale to jest ciekawe, że w dzisiejszej niemieckiej policji na przykład to kompletnie się wywiało gdzieś, oni już nie chcą tego Auftragstaktik, im się to kojarzy właśnie chyba z tymi złymi czasami, więc to też może jeszcze się całkowicie odwrócić zawsze, prawda? Zresztą Amerykanie właśnie lubią mówić, to jest z tymi nowymi Niemcami zawsze mówią, co z nimi za problem? Jeżeli chodzi o US Army, o ostatnią reformę US Army i o reformę to jest temat na osobny odcinek, ale generalnie jeżeli ktoś chce coś fajnego, to polecam książkę znajomego. Bardzo dobra książka Łukasza Przybyło, Doktryny wojenne. I tam jest opisane między innymi, w jaki sposób Amerykanie tworzyli swoją rewolucję w dziedzinie wojskowości lata 70. i 80. I oni doszli do wniosku, że oni na polu lądowym walki nie mają szans z Sowietami, bo oni po Wietnamie osiągnęli dno dna i ta armia jest beznadziejna i coś trzeba z tym zrobić. I oni zaczęli przyglądać się Niemcom, którzy przez ten RFN dalej stosowali dowodzenie ukierunkowane na zadanie w ramach swoich specyficznych działań. No i Amerykanie pierwotnie na koniec lat 80. po prostu zaczęli kopiować Niemców, bo stwierdzili, że jeżeli chodzi o dowodzenie w polu walki, nie ma nic lepszego, ale potem Amerykanie na swój taki bardzo ciekawy sposób dobudowali do tego bardzo dużo i mniej więcej od 86 roku, to już była trzecia odsłona, bo oni najpierw zaczęli 73 rok, 75, 8, 82, taka pierwsza większa walidacja, no i 80, powiedzmy 4, 6, ta doktryna była już gotowa, działanie US Army. No i oni wypracowali sobie najbardziej elastyczne, zadaniowe i najsilniejsze wojska lądowe na świecie tak naprawdę, działające w ramach połączonych sił, tak? Czyli to nie jest tak, że osobno sobie robi coś lotnictwo, osobno sobie robią wojska lądowe, osobno sobie robi marynarka, tylko masz tak zwane wielodomenowe pole walki, to jest jeszcze późniejsza reforma, ale chodzi o to, że wszystkie siły naraz działają i siebie wspierają. I teraz spoiler alert, Blitzkrieg jak cholera. To jest dokładnie to samo, co sobie robili blondyni w blaszanych kapeluszach, tak? Tylko że to jest po prostu wniesione na wyższy poziom. To samo, co też robili Żydzi w czasie wojny sześciodniowej, ale to jest temat na osobną dyskusję. Natomiast, no bo tak naprawdę nie ma nic lepszego niż samodzielność dowódców, którzy mają określone siły i środki wydzielone do danych zadań. No i teraz wiesz, pytanie, na ile Chińczycy są to w stanie skopiować i czy chcą skopiować? Czy oni są w ogóle w stanie myśleć w kategoriach samodzielności dowódców, bo szczerze mówiąc Wojsko Polskie ma z tym problemy. 20 lat w Wojsku Polskim to był problem, żeby wychować kadry dowódców, którzy będą działać zgodnie z duchem rozkazów, a nie literą, tak? Żeby ten dowódca, nawet nie tyle batalionu, co brygady albo dywizji, odstosunkował się od tego biednego dowódcy batalionu i pozwolił mu działać, tak? Żeby mu zaufał. Wiesz, tu był problem, tak? I to w Polsce to było, wiesz, 20 lat mentalnego walczenia z betonem po czasach komuny. Do końca się jeszcze nie udało, to dalej trwa, tak? I teraz, wiesz, pytanie, czy Chińczycy są w stanie w ten sposób walczyć?
To jest ciekawe, tak? Czy Rosjanie, bo wiesz, Rosjanie 3-4 lata temu, oni też próbowali u siebie zrobić taką reformę, żeby dowódcy batalionów i batalionowych grup bojowych byli w stanie walczyć samodzielnie, elastycznie, no bo Rosjanie doszli do wniosku, że ta reforma Serdiukowa, no to taka średnia, tam był taki bunt generałów wokół tego, też bardzo ciekawa historia. Oni potem częściowo te reformy Serdiukowe odwracali, no ale ostatnie 3-4 lata, no to Rosjanie uważali, że dobrze by było, gdyby byli w stanie bardzo elastycznie walczyć małymi jednostkami zadaniowo. Czyli tak jak Amerykanie, Niemcy, no bo dlaczego? No bo w sumie nic lepszego nie ma, jeżeli nie działasz armią wielką, masową, milionową, tylko jeżeli działasz mniejszymi siłami zbiorowymi, to nic lepszego nie ma. Jak to wyszło, widzieliśmy pod Buczą, tak? No nie wyszło. Widzieliśmy pod Sumami, no widzieliśmy pod Chersoniem. No generalnie nie wyszło to Rosjanom, tak? Nie wyszło to, bo ta armia, nie udało się pożenić ognia z wodą. Okazało się, że ta armia nie jest zdolna do działania w sposób natowski. Także 3 lata intensywnych treningów, nawet w tych wydzielonych jednostkach elitarnych, nie wystarczyły, żeby zmienić mentalność żołnierzy. Nie wystarczyło, żeby zmienić pewne wzorce kulturowe, żeby oficerowie starsi zaufali oficerom młodszym, tak? I teraz, jeżeli patrzymy na Chiny, jeżeli patrzymy na to, że jesteśmy straszeni wszyscy Chinami, no dobrze, kopiują sprzęt, kopiują pewne wzorce doktrynalne, kopiują pewne rozwiązania, budują sobie fajny lotniskowiec, który wygląda jak kopia amerykańskiego. Oczywiście to znowu wielkie uproszczenia, tak? Ale pies z kulawą nogą nie zagwarantuje, że to będzie działać tak jak na Zachodzie, bo to nie są ci sami ludzie, to nie jest ta sama kultura, to nie jest to samo wychowanie, to nie jest ta sama cywilizacja, to jest kompletnie inne wzorce. I teraz wiesz, o jakości armii decydują tak naprawdę wola walki żołnierzy, okej, tutaj nie mamy powodu, żeby przypuszczać, że ona będzie zła, ale przede wszystkim dowodzenie, oficerowie młodzi, oficerowie starsi. Rosjanom się to pięknie rozjechało. Okazało się, że armia mentalnych niewolników nie jest w stanie walczyć w sposób zachodni. Z kolei w przypadku Ukraińców okazało się, że armia ludzi wolnych chce walczyć o swój kraj, chce ginąć za swój kraj, dlatego Ukraińcy odnieśli strategiczne zwycięstwo. Mogą jeszcze odnieść taktyczną porażkę w Donbasie na Łuku Donieckim. Owszem, to się może wydarzyć, no ale strategicznie wygrali. Natomiast w przypadku Chin, ja osobiście byłbym bardzo ostrożny z oceną potencjału armii chińskiej, zwłaszcza, że to jest kraj, który ma swoje ogromne problemy, tak? Ja się cieszę, że ja tego czatu nie widzę. Nie wiem, co tam lata na tym czacie, ale bardzo się cieszę. Nie jest tak, myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że jakieś, wiesz, trole tutaj różne zamordystyczne przyjdą. W każdym razie, nie no, troszkę tutaj, w każdym razie ciekawa sprawa jest taka, że chińska armia także technicznie pozostawia chyba wiele do życzenia, skoro oni do niedawna nie umieli zrobić nawet porządnego silnika odrzutowego. Teraz mają ten Chengdu i tak dalej, ja wiem, J-20, wiem, ale wiesz, no nikt nie widział go nigdy w akcji. Nawet ten Suchoi 57 jest bardziej, mógł być gdzieś tam, chociaż jest kilka sztuk, to jest odpowiednik, nie, jakby, prawda, mniej więcej. Tak, myślisz? No ale J-20 też może być wydmuszka, bo on jest nawet na tym planie, wiesz, na tym planie trapezoidu takiego, nie pamiętam jak to się teraz nazywa, który tutaj podobno się zblamował. Dawid Kamizela albo Marcin Niedbała, oni są od kwestii lotniczych, oni by na pewno byli w stanie tobie odpowiedzieć dużo lepiej na ten temat. Ja patrząc przez pryzmat tego, że interesuję się wojskiem lądowym, artylerią, trochę kwestiami marynistycznymi, ale to jest u mnie absolutnie margines, o tyle, żeby się orientować. Ja w wojskach lądowych chińskich nie znajduję nic nowego, nic jakościowego, wow, nie znajduję żadnej jednej sztuki sprzętu chińskiego, która byłaby lepsza od sprzętów zachodnich. Po prostu nie widzę tego. Analizując ich konstrukcje pancerne, jeżeli to, że coś wygląda nowocześnie, nie oznacza, że jest nowoczesne. Coś może sobie wyglądać futurystycznie, natomiast jeżeli zejdziemy z tego ogólnego, futurystycznego, ładnego wyglądu, bojowego takiego powiedzmy, na poziom poszczególnych rozwiązań technicznych, 30-letnie ci silniki z Niemiec i to jeszcze cywilne. Zajumane plany przekładni francuskiej, które są klepane teraz w Chinach. Kupiony system kierowania ogniem w latach 80. z Izraela i to są popłuczyny po tym systemie kierowania ognia z Izraela, ponieważ Chińczycy bardzo mocno z Żydami kooperowali końcówka lat 80., początek 90. Tam był gigantyczny przepływ know-how w dwie strony, wiesz? To nie tylko chodziło o ten myśliwiec Lawi, który się objawił jako J-10, ale też chodziło o systemy kierowania ogniem, o pancerze czołgowe i wiele innych rzeczy. To ta kooperacja chińsko, nie też broń rakietowa i broń atomowa, ta kooperacja chińsko izraelska to jest coś, o czym obie strony bardzo niechętnie wspominają, a to jest fascynujące pole do dociekań i badań. Jak dwa kraje sobie sympatycznie współpracowały i na jakich polach, zwłaszcza zbrojeniowych, ponieważ Żydzi byli ogromnym dawcą nowoczesnych technologii dla modernizującej się armii chińskiej w latach 90. Oczywiście już od końca lat 80. Zwłaszcza w dziedzinie broni pancernej na przykład.
No i wiesz, jeżeli ja patrzę i analizuję sobie konstrukcje chińskie, zresztą popełniłem taką broszurkę czołgi Dalekiego Wschodu o chińskich wojskach pancernych, ale głównie o technice, nie o organizacji, tylko o technice, no to mówię, jeżeli schodzimy sobie na analizę tej konstrukcji w dół, czyli patrzymy, jakie mają silniki, jakie przekładnie, jakie gąsienice, jakie systemy kierowania ogniem, lufy, amunicje. No nie. Jest Abrams, długo nic, a potem możemy rozważać, czy jakiś chiński czołg może jeden na jeden, znaczy to może to się nigdy nie liczy jeden na jeden, tak? Ale to, że Abrams jest produkowany od 80 roku, to nie znaczy, że on jest gorszy od czołgów chińskich, które weszły do produkcji w 2018 roku, bo jak się analizuje poszczególne rozwiązania i możliwości, to nowe wersje, nowe produkty, bo są nowo produkowane Abramsy, ale oficjalnie Abrams wszedł do produkcji 40 lat temu, tak? Ale dalej ten Abrams, który oficjalnie, nominalnie, mimo że poza z grubsza wyglądem to nic z nim nie zostało, tego samego, to dalej jest to czołg, który jest zdecydowanie lepszy od nowych czołgów chińskich. I teraz ja nie jestem w stanie merytorycznie odpowiedzieć, czy to same, takie samo jest przełożenie na przykład konstrukcje lotnicze, bo się na tym nie znam. Jeżeli chodzi o marynarkę, też wolałbym, żeby tu siedział Dawid Kamizela i on o tym coś powiedział, bo on się na tym zna, ja nie. Ale jeżeli analogie są takie same jak w przypadku wojsk lądowych, to możemy spać spokojnie. Właśnie nie my, tylko nie wiem, Korea Południowa może spać spokojnie, Hindusi i parę innych krajów, tak? No, jeżeli chodzi o flotę, to często się mówi, że Japonia by dała sobie radę w bitwie morskiej, gorzej z powietrzną, bo rzeczywiście Chińczycy mają trochę więcej tych samolotów, tam 2600 coś tam kontra 1600 jakoś tak. No ale właśnie trudno to porównać, trzeba rozbić te wszystkie podtypy. Ja czekam, samolotów. Aż powróci flaga wschodzącego słońca do morskich sił samoobrony, tak? I tak tylko na to czekam, bo już sobie budują jedyny na świecie obronny lotniskowiec, znaczy śmigłowcowiec, tak, który będzie miał F-35. I w tej chwili przecież to największą flotę okrętów podwodnych, tak naprawdę taką dieslowskich, ale znaczy spalinowo-elektrycznych, ale taką sprawną, realnie sprawną, to mają przecież Japończycy. To jest morska potęga. Tak, zgadza się. Właśnie wracają na miejsce, gdzie zawsze byli tak naprawdę, ale tak samo jak Chiny zresztą, tylko jak Chiny wracają na miejsce, gdzie zawsze były, to wszyscy, a jak Japonia wraca tam, to wszyscy, tam zajmujmy się na przykład, wiesz, nie wiem. Kwadratowe jaja będą, jak Japończycy zadecydują o budowie broni atomowej. To wtedy będzie dopiero śmiesznie. Tak, tak samo znaczy, Korea Południowa. Oni już wprost grozili, kiedy były najmniejsze wątpliwości za Obamy, prawda, że czy parasol będzie działał atomowy, to wtedy Japończycy mówili o tysiącach głowic, a Koreańczycy od razu, żeby nie być gorsi, to mówili, mamy 600, nie? Znaczy, jakby Chińczycy zaczęli, na przykład Chińczycy są totalnie zablokowani, jakby oni zaczęli robić sobie więcej głowic, mimo że pełno jest źródeł, które sugerują, że być może tam sobie dorobili ze 100 nowych, to przecież gdyby to była prawda, to myślę, że Obama by nikogo już nie uspokoił, prawda? Myślę, że dużo ważniejszą sprawą są nie głowice, a środki przenoszenia. I możliwości technologiczne. Jeżeli patrzymy na Japończyków, to nie ma nawet cienia wątpliwości, że oni technologicznie są w stanie wyprodukować broń atomową w stosunkowo krótkim czasie i przede wszystkim środki przenoszenia. Tak samo Korea Południowa. Natomiast trzeba patrzeć na to, znaczy to wiadomo, że generalnie o tych sprawach wokół chińskich nie za bardzo chcę gadać, ponieważ nie specjalizowałem się w tym i tu uważam, że lepiej, żeby się wypowiadały osoby, które w tematach około chińskich się specjalizują. Ja z tego mojego punktu widzenia i z tego, co ja kiedyś liznąłem temat chiński, ale głównie przez prymat broni pancernej, zaraz twierdzę, że możemy spać spokojnie. Zaraz wrócimy do europejskich czołgów. Super, bardzo mnie to cieszy. Nie, no byłem ciekaw, co o tym sądzisz właśnie ze względu na to, że mam takie wrażenie właśnie, że wszyscy ci, którzy muszą w końcu dostrzec rzeczywistość, że armia rosyjska już to nie jest to, o czym nam mówiono, no to zauważam właśnie taką ewolucję w stronę Chongguo wyraźne, nie, do Chin. Ale dobra, w każdym razie... Mówię, tutaj jest, ja już jako osoba, która się też na tym trochę przejechała, raczej bym większą uwagę zwracał na kwestie oficerów, wyszkolenia, dowodzenia, i uważam, że tutaj jest największa różnica, oczywiście na korzyść armii natowskich, która jest najtrudniejsza do oceny, tak naprawdę na podstawie OSINT-u jest to w zasadzie niemożliwe do oceny, a która umyka nie tylko cywilnym analitykom, ale też często wojskowym, a o politykach i publicystach to już w ogóle nie ma co mówić. Bo wiesz, no bo jak zmierzyć wolę oporu?
jak zmierzyć wolę walki, jak zmierzyć to, czy żołnierz będzie chciał ginąć w tym okopie w Donbasie, czy nie, czy on się podda, tak? Jak zmierzyć to, czy dowódca, znaczy to jest akurat, to można próbować zmierzyć, tak? Ale wiesz, w jaki sposób wcześniej, nie znając tego kraju, nie mieszkając z nim, stwierdzić, czy dowódcy będą dowodzeni w sposób elastyczny, czy nie. No można oczywiście patrzeć na ćwiczenia, na manewry, ale tutaj już pewne wyobrażenia tak się rozjechały z realiami życia, że byłbym bardzo ostrożny w ocenie armii chińskiej, bo może się okazać, że to jest papierowy tygrys. Nie wiemy, czy tak jest, ale byłbym bardzo ostrożny z krzyczeniem, a że zaraz Chińczycy czapkami nakryją, zaleją, zwłaszcza patrząc na to, jakie problemy i demograficzne, i gospodarcze mają Chiny. Jak ja słyszę bajki, że Chińczycy zaraz ruszą na Syberię albo ruszą na Rosjan, to ja się z tego się śmieję, bo wiesz, wszystkie wzorce migracji są bardzo jasne, czyli kto może na wybrzeże, a jak popatrzymy na piramidę demograficzną Chin, Rosji i Unii Europejskiej, no to Chińczycy mają tak samo przechlapane jak Rosjanie, bo to są, w kształcie są prawie identyczne piramidy demograficzne. I to ewidentnie widać, co tam się dzieje. I co się, widać, co się będzie działo w perspektywie 30 lat. Oni są w czarnej, wiadomo czym, tak? Oni już przegrali z Hindusami w pewnym sensie. Natomiast jeżeli porówna się piramidę demograficzną krajów Unii Europejskiej z piramidą Rosji, z piramidą Chin, też można spać spokojnie, tak naprawdę. I to jest też kolejna ciekawa sprawa. Ogromne obciążenie biedą, prawda, że Chińczycy to w zasadzie jest coś jak miliard Somalijczyków plus 300 milionów, 400 milionów Węgrów. Coś w tym stylu, no tak, jeśli chodzi o no poziom tak. życia. Natomiast wiesz, jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, która troszeczkę umyka w kontekście tego wybuchu wojny, no bo to, że Putin prawdopodobnie jest ciężko chory, jest śmiertelnie chory i chciał się zapisać jako Piotr I, a zapisze się jako Romanow, to jest jedna sprawa, tak? Natomiast jeżeli chodzi o przyczyny wybuchu konfliktu, być może pewnym wyjaśnieniem jest demografia. Jest to, że powody być może tej agresji to były powody na wskroś XIX-wieczne i chęć zajęcia 14 milionów niewolników, tak? Czyli za Dnieprze nawet, no tak nawet trochę więcej niż 14 milionów, bo gdyby Rosja faktycznie stworzyła taką małą zachodnią Ukrainę, zajęła Kijów i tak naprawdę oderwała całe Zadnieprze, Zadnieprze to jest może trochę zły termin, ale oderwała tereny za Dnieprem i wcieliła do Rosji, no to Rosja by zyskała prawie 20 milionów obywateli, z czego około tam 10 milionów siły roboczej, tak? Co jest dla Rosji nie do przecenienia, ponieważ o ile pamiętam, to Rosjan jest chyba coś 138 milionów, 136 po COVID-zie, tak? Ja nie, teraz mówię z pamięci, więc nie jestem pewien. Trzeba by to sprawdzić. Ich jest chyba coś w stylu 143, czy jakoś tak. Tak. Natomiast czynnych zawodowo jest ile? 38 milionów? 40? To jest jakiś absurd generalnie, tak? To się okazuje, że wielki kraj, gdzie czynnych zawodowo ludzi jest tam 138 milionów mniej więcej. No i w tym momencie być może te powody agresji były dużo bardziej błahe niż nam się wydaje, tak? Że może to po prostu takie na wskroś XIX-wieczne ideały były, XIX-wieczne powody tej agresji, czyli te klasycznie rozumiane atrybuty państwa, tak? Czyli terytorium, ludność, zasoby. Mówiono, co ciekawe, to co mówisz, to mówiono przy okazji aneksji Krymu, to mówiono, że rzeczywiście te 2 miliony właśnie Krymian, one są wyraźnie, bo w ten sposób oni cofali o 5 lat ten spadek, prawda? A co ciekawe, w tym przypadku się to nie pojawia, nie wiem czemu nawet, po prostu chyba są takie mody intelektualne, że o tym teraz tak, a teraz już o tym nie. No, trudno powiedzieć dlaczego właściwie, ale wiesz, może tak być. Ja z tobą zgadzam, może tak być. Znaczy wiesz, no tak naprawdę to można przeanalizować na podstawie danych demograficznych. Oczywiście należy pamiętać o tym, że te dane demograficzne w Rosji mogą być celowo fałszowane, tak jak są fałszowane w Chinach, tak? Ponieważ tam się okazuje, że tam lokalne oddziały partii to sobie potrafią po 300 milionów na kanton, czy nie na kanton, że zapomnę, jak się teraz nazywa ich ta jednostka administracyjna, ale potrafią sobie tak naprawdę, wiesz, 300 milionów pogłowia wyprodukować w kwitach, tylko po to, żeby dostać... Na prowincję, oni mają taką... Na przykład w takich prowincjach wewnętrznych, jak na przykład Henan, to oni sobie robią eksperymenty demokratyczne z demokracją tą taką konsultatywną, czyli coś w rodzaju, że my piszemy memoriały do władzy, żeby władza coś tam wzięła pod uwagę. I oni to już nazywają, że to jest konsultatywna demokracja. No bo każda jest dobra, tylko nie taka klasyczna, no bo wtedy już jest problem, prawda? Znaczy oni w tej chwili mają najdłuższą i najgłupszą drogę od demokracji do demokracji, nie? Znaczy, były te żarty, że co to jest komunizm, to jest najdłuższa i
najgłupsza droga od demokracji do demokracji, tak, więc dowcip z okresu głębokiego PRL-u, ale powiedzmy, że ja go bardzo lubię. No tak, no wiesz, no. Natomiast to Chińczycy, to nie wiem, może mają właśnie najgłupszą drogę od cesarstwa do cesarstwa, zobaczymy, tak, ale wracając do Rosji, wiesz, można na podstawie danych demograficznych pewne rzeczy oceniać. Jakby nie patrzeć, ja miałem za sobą studia doktoranckie z socjologii, miałem za sobą robienie badań dotyczących i ilościowych, i jakościowych, dotyczących pewnych organizacji w Polsce. Da się to zrobić, wiesz, da się odpowiedzi respondentów pokodować, tylko znowu pytanie, żeby nie było garbage in, garbage out, tak? Czyli pytanie, na ile dane, które mamy tak naprawdę w otwartym obiegu co do Rosji, są rzetelne, no bo te dane, które mamy, to wskazują na to, że oni mają gigantyczny problem, a będą mieli jeszcze większy, i całkiem możliwe, że ta próba agresji na Ukrainę to nie było nic innego jak ucieczka do przodu i próba demograficznego ratowania Rosji. No jeżeli tak było, no to wyszło im dokładnie na odwrót niż planowali i bardzo dobrze, nie giną, tak? Natomiast nie, jakoś wiesz, nie mam specjalnego sentymentu dla neoimperializmu rosyjskiego i dla wielkoruskiego szowinizmu, niech giną, to jest chyba najlepsze określenie. Natomiast patrząc na to, jak to wygląda dla nas jako dla Polaków, to wygraliśmy ten konflikt, tak? Wygraliśmy go rękami Ukraińców i rękami NATO, tylko pytanie, czy my ten czas, który dostaliśmy kosztem krwi ukraińskiej, rozpiżymy jak zwykle tradycyjnie, czy coś zrobimy z tym państwem, tak? I to nie mówię o jakichś wielkich, gwałtownych reformach, bo nie ma czego, nie ma tam cudownych reform, nie ma jakichś tam, wiesz, cudownych modeli organizacji sił zbrojnych i tego typu rzeczy. Zwykle to jest szarlataneria, żeby sobie na tym zarabiać, a nie realne propozycje. Tak naprawdę. Ale w twoim programie o Narwi na przykład dominował optymizm wśród twoich zaproszonych wojskowych gości, że da się to wszystko podłączyć. No bo to się da. Tak, wiesz, bo... To jest Wisły, tak, Narew i... Że Wisła, Narew. Drugiego, tak, wiesz, i wiesz, nawet ta Stoła, tak, te osiem. Mhm. Wiesz, żeby było jasne, to co w tej chwili widzimy, jakiś tam ogólny kształt reformy sił zbrojnych, on jest w moim odczuciu i na mój stan wiedzy, on jest zrobiony dobrze, poprawnie. Te reformy wojska idą w dobrym kierunku. To, co widzimy na Ukrainie, idealnie wpasowuje się w określone reformy Wojska Polskiego kilka lat temu, czyli budowę 18 Dywizji, budowę Wojsk Obrony Terytorialnej, kupowanie systemów artyleryjskich. Tylko wiesz, czymś innym jest to, że ogólny kierunek reform jest dobry, a czymś innym jest spotykanie się o własne nogi. I czasami Wojsko Polskie potyka się o własne nogi. I teraz znowu pytanie, wiesz, nie ma w Polsce obrony cywilnej tak naprawdę, nie ma w Polsce schronów dla ludności, nie myśli się o Agencji Rezerw Materiałowych, to jest śmiech na sali, tak? No już COVID to obnażył tą instytucję, a tam niewiele się zmieniło. I wiesz, jeżeli sobie popatrzymy na to z tego punktu widzenia, no to jest dużo do zrobienia, ale to nie na zasadzie rewolucji i wiesz, machania czerwoną książeczką w powietrzu, no bo tak to wygląda, nie? Machamy czerwoną książeczką i stare wszystko złe, zniszczmy to, spalmy i budujmy coś nowego. I to im przypomina, wiesz, wybijanie wróbli w Chinach albo budowanie dymiarek i wytapianie takiego, wiesz, stali na zasadzie, wiesz, średniowiecznego, powiedzmy, wytopu, tak? I potem się okazuje, że to jest bez sensu, bo... Rewolucje mają zwykle to do siebie, że po pierwsze zjadają własne dzieci, a po drugie niekoniecznie się sprawdzają i raczej kraje, które stawiają na ewolucję, w wyniku czego dochodzi do pewnej krytycznej masy nowych technologii, trendów intelektualnych, dochodzi do rewolucji, ale rewolucji oddolnej, a nie odgórnej. Tak? Więc zobaczymy, co się wydarzy w Polsce. Ja nie lubię się wypowiadać o polityce, bo ja oczywiście poglądy polityczne mam, ale nie chcę być szufladkowany z prawej albo z lewej strony sceny politycznej, więc ja na tematy polityczne nie odpowiadam. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje w Wojsku Polskim, dzieją się rzeczy i dobre, i dzieją się rzeczy złe. Ogólny kierunek reform jest dobrze dobrany, jest słuszny, natomiast zapóźnienia są tak ogromne, potrzeby są tak wielkie, że tego nie da się zrobić w ciągu nawet dekady. To jest tak naprawdę reforma, to jest proces, który nigdy się nie... Reforma sił zbrojnych to jest proces, który nigdy się nie kończy, ponieważ kończy się jakaś jedna Army Vision w Stanach Zjednoczonych, zaczyna się druga. Tak samo jest w Polsce. Reforma to jest ciągły proces, on cały czas trwa dyskusja na ten temat i tak naprawdę to, co w tej chwili widzimy, będzie kontynuowane przynajmniej do końca dekady, przynajmniej powinno być. Nie daj Boże, jeżeli przyjdzie nowa ekipa i stwierdzi, że ona wyrywa to drzewko z korzeniami, będzie sadzić nowe i patrzeć, co z niego wyrośnie, bo to będzie tragedia taka sama, jak była przez ostatnie 30 lat, tak? Natomiast wiesz, to nie jest tak, że nic się nie dzieje.
Problemem jest to, że czasami dochodzi do kuriozalnych sytuacji związanych z jakimiś takimi zdarzeniami, które powodują, że potykamy się o własne nogi, tak? Że za mało amunicji, ktoś nie kupił czegoś, ktoś nie kupił tamtego, złe jest to, tamto, siamto, wamto. Tak? To są problemy, które trzeba zrobić. Nie chcę teraz podawać konkretnych przykładów, będę wchodził w duży poziom szczegółów. Tak? Silniki, za mało silników do Abramsów, prawda? Że one no na przykład, to... tak, ale wiesz, to nie jest znowu głupie, jeżeli się okaże. Dorobić, ale prawda? Wiesz, ale to nie, znaczy wiesz, to wydaje się to być głupie, tak? Ale nie jest głupie, jeżeli się okaże, że plotki o tym, że ktoś do nas przeniesie tak naprawdę serwisowanie tych silników i w Polsce powstanie drugie centrum serwisowe silników do Abramsów na świecie, jeżeli prawdą są takie plotki, to są ploty na razie, tak? Ale jeżeli to jest prawdą, no to kupowanie małej liczby silników nie jest takie głupie, no bo po co to ciągnąć ze Stanów Zjednoczonych, skoro będziemy robić u siebie, tak? Na przykład. Albo a już na pewno remontować. No ale z drugiej strony, wiesz, na przykład mamy 262 wyrzutnie PPK Spike i każda z tych wyrzutni ma wpinaną baterię. No bo to jest coś, co chodzi na baterię. To nie jest w stanie pracować bez baterii. No i w każdym pocisku PPK Spike jest jedna bateria główna i druga zapasowa. No i wiesz, i te baterie się zużywają. To jest normalna rzecz wymienna. No i wiesz, i na przykład ktoś dwa lata temu z Inspektoratu Wsparcia zapomniał zakupić baterii do wyrzutni przeciwpancernych i okazuje się, że wiesz, 262 wyrzutnie są w zasadzie niesprawne, tak? Czyli jedyne, które mamy w nowoczesnym Wojsku Polskim. Oczywiście są jeszcze baterie na zapasie nienaruszalnym, na czas wojny. To nie jest tak, że w ogóle nie ma tych baterii, ale te, które są w bieżącej eksploatacji, powinny być wymienione. Nie ma, nie? Bo ktoś zapomniał zamówić, wiesz, i dowiadujesz się tego typu rzeczy i po prostu zastanawiasz się, co jest nie tak, skoro ogólny kierunek reform jest dobry, natomiast czasami potykamy się o własne nogi przez taką, wiesz, monstrualną głupotę i po prostu niepilnowanie rzeczy ale najprostszych. Jest, w Poznaniu wymieniano schody ruchome na przykład na tym, zwykła cywilna sprawa, prawda? Wymienianie schodów ruchomych i się okazało, że one ciągle stały przez jakiś czas, ponieważ zapomniano, że trzeba mieć dwa razy tyle pieniędzy, ponieważ to jest jeszcze koszty tego, że ona się będzie zacinały, trzeba je naprawiać. I były tylko i wyłącznie wyasygnowane pieniądze na te schody. Może to wynika z tego, że dawniej nam Sowieci mówili, co mamy kupować i w ogóle nie wnikaliśmy w sprawę, więc trochę nie pamiętamy, że trzeba to robić jeszcze. Wiesz co, nie do końca, bo tutaj problem jest troszeczkę inny, taki bardziej wieloaspektowy moim zdaniem. Nowoczesne uzbrojenie kosztuje krocie. To, że jeżeli coś kupujesz, to kupujesz dopiero, znaczy dopiero generujesz 20 do 40% kosztów, 80 do 60% kosztów dla ciebie dopiero nadejdzie. Ja mam takie bardzo brzydkie przypuszczenie, że w większości tych naszych zakupów to było traktowane na zasadzie, jak te wszystkie dowcipy o PGR-ze, jak się hoduje rekordową świnię, także się przykleja zadek i odsuwa koryto coraz dalej. I wiesz, i prawdopodobnie to było na tej zasadzie robione w MON, czyli kupujemy uzbrojenie, ale kupujemy samo uzbrojenie z minimalnym pakietem logistycznym i nie mówimy MON-owi, że do tego trzeba dokupić jeszcze 60% kosztów. A potem te korytko, wiesz, odsuwamy, niech ten prosiaczek rośnie. I to mniej więcej tak wyglądało w przypadku wielu zakupów F-16, Rosomaka, Leopardów 2A5, modernizacji Leoparda 2 do standardu 2PL, czyli tak naprawdę... Takie pierwsze deklaracje wojskowych były ewidentnie niedoszacowane. Przemysły też były niedoszacowane, a potem jest zawsze, jak już program się zacznie, to jest nagle takie udawanie, że jest się zaskoczonym i że trzeba te korytko z temu prosiaczkowi odsuwać coraz dalej, no bo za mało, nie dość i trzeba w ogóle, żeby to funkcjonowało, dorzucić więcej. Ale to jest, jak się pomyśli o tym głębiej, to jest po pierwsze oszukiwanie samych siebie, a po drugie to świadczy o potwornej słabości organizacyjnej, jeżeli wojskowi próbują oszukiwać, tak naprawdę oszukiwać, znaczy w dobrej wierze, ale próbują oszukiwać czynniki polityczne w MON-ie, żeby cokolwiek było nowoczesnego kupione dla Wojska Polskiego, chociaż w minimalnej takim pakiecie, a potem jest tak, albo liczenie na to, że w razie czego Amerykanie nam dosią Javeliny, tak jak dosłali Ukraińcom, albo liczenie jest na to, że jednak ktoś jakimś cudem, wiesz, nabawi się mózgu w Polsce i będzie budowany cały system, będzie angażowany polski przemysł. I na przykład to widzimy w programie Miecznik. Czyli w programie Miecznik, gdzie będą budowane czy fregaty rakietowe, to chodzi o to, żeby one były zbudowane w Polsce. Wiadomo, że to będą składaki z klocków. Wiadomo, że dzięki Bogu tym się będą zajmować Brytyjczycy, czyli to ma wszystko szansę zadziałać, tak? Ale chodzi o to, żeby w Polsce były kompetencje do tego, żeby tak naprawdę było to obsługiwane w Polsce, logistycznie, żeby w Polsce jakieś kompetencje były nabywane przez przemysł i żeby obsługa, czyli to, co generuje gros kosztów, było tak naprawdę prowadzone w kraju. Tak samo mamy w programie NAREW, czyli obrony przeciwlotniczej. Znowu, kupujemy efektory z Wielkiej Brytanii. One będą produkowane w większości w Polsce. W to będą wpinane polskie radary? Może też tak, będą wpinane głównie polskie radary. I znowu,
to, co jest najtrudniejsze, najważniejsze, dostarczają nam Brytyjczycy. My im płacimy już teraz na obecnym etapie tak zwanej mini narwy, czyli tej małej narwy, czyli pierwszej baterii. Płacimy im krocie, ale my im płacimy krocie nie dlatego, że tyle to kosztuje, tylko, znaczy w sensie sam sprzęt, tylko dlatego, że tyle kosztuje przekazanie pewnych kompetencji do polskiego przemysłu. A potem, jeżeli my już będziemy mieć kompleksową obsługę tego, no to okej, koszty zostają, ale zostają w większości u nas. I wiesz, i to jest bardzo mądre, tylko wiesz, to się zaczynają dopiero pojawiać takie pierwsze przebiśniegi wystające spod śniegu, powiedzmy, a do tej pory tak to nie wyglądało, były takie zakupy wyspowe, to mówiło się powszechnie, to chyba Tomek Dymitruk z Nowej Techniki Wojskowej pierwszy uknął te powiedzenie, stwierdził, że to jest modernizacja wyspowa, czyli mamy takie morze badziewia jeszcze po czasach Układu Warszawskiego i takie pojedyncze wyspy nowoczesności. Tu są F-16, tu mamy wyspę czegoś innego, tu mamy wyspę czegoś innego, ale to są takie, taka modernizacja wyspowa w badziewiu. Natomiast dla mnie to, jaki jest uwiąt intelektualny w MON-ie, świadczy to, że przez 20 lat nie zdołano kupić granatnika przeciwpancernego. Kupiono trochę dla wojsk specjalnych, tak? Ale tak naprawdę przez 20 lat nie kupiono nowoczesnego granatnika przeciwpancernego albo wielorazowego. No dobra, przyszło finalnie co do czego, no to Ukraińcy dostali 27 tysięcy sztuk od krajów NATO. Czyli no, mieli problem taki sam jak my, ale okazało się finalnie, że nie mają problemu, bo oni w sumie już nie wiedzą, co robić z tymi granatnikami, bo tyle ich dostali. Natomiast wiesz, no, drugi raz to się nie powtórzy, bo magazyny są wyczyszczone. To tak naprawdę trzeba w tym momencie na gwałt zacząć organizować produkcję w Polsce, najlepiej w oparciu o Niewiadów albo Dezamet albo inne zakłady i trzeba w Polsce produkować. Już w tej chwili należałoby myśleć o szybkim wyborze. Albo liczyć na to, że odkupimy ten niewykorzystany sprzęt po ucieczce Rosjan już. Tak. Też jest tak, do zrobienia. Nie, też jest do zrobienia. No przecież to nawet może ruszyć na eBayu mogą nawet. Nie, no tak naprawdę to Ukraińcy co się da zatrzymają dla siebie, ale wiesz, znowu, następstwem tego, co widzimy w tej chwili na Ukrainie, jest to, że magazyny i dostawy, magazyny, a właściwie stany magazynowe, które trafiłyby w razie konfliktu do nas, poszły na Ukrainę. To tak naprawdę teraz jest pierwszy i ostatni moment, żeby zacząć to ogarniać i zacząć, wiesz, w Polsce kupić przede wszystkim produkcję i zacząć produkować przeciwpancerne pociski kierowane albo odpalić produkcję pewnych typów. Możliwe, że czegoś nie wiemy. Możliwe, że Szwedzi i Anglicy trzaskają tych Enlałów tam mnóstwo nowych, nie? No tak, ale tak robią. Ja pamiętam, jak Budzisz mówił o tym, że Francja ma amunicji na 2 tygodnie walk z równorzędnym przeciwnikiem, no to po to się ma duży przemysł wojskowy samodzielny, żeby on mógł tą amunicję dorobić, tak? A ja bym złośliwie zapytał, na ile tygodni walk ma polska amunicji, albo Niemcy, albo inni, tak? Bo tak wiesz, wolałbym, żeby politolodzy zostali przy mówieniu o tym, w czym się orientują, a nie tykali tematów, o których nie mają zielonego pojęcia, bo to tak delikatnie. Natomiast wiesz, jeżeli chodzi o... A mnie striggerowałeś łatwo. Natomiast jeżeli chodzi o ten... Nie, bo wiesz, bo takie gadanie o zapasach amunicji przez kogoś, kto nie wie, jak się nalicza DOS-a, to jest dla mnie niepoważne, tak? Czyli day of supply, bo już nie ma jednostki ognia, tylko tak naprawdę liczy się zużycie dobowe. Te zużycie dobowe to jest ilość amunicji w pojeździe, ilość amunicji w logistyce na szczeblu danej jednostki i to zużycie jest tak naprawdę płynne, w zależności, czy to jest natarcie, obrona, działanie opóźniające. To są przeliczniki. Czyli powiedzmy zakłada się, no to podam Ci taki przykład konkretny, zakłada się, że jeden Leopard 2 powinien dziennie zużywa na polu walki 7 sztuk amunicji podkalibrowej. 7 sztuk tylko. Ale to jest ta uśredniony DOS, czyli Day of Supply, czyli jednostka przeliczeniowa. I jeżeli to będzie natarcie, to on zużyje jej 3 razy tyle, czyli 21. Jeżeli z kolei tej amunicji, jeżeli to będzie obrota, to on może zużyć pół jednostki ognia, czyli na przykład 3 pociski. Tak? I to się przelicza. To są całe, jest takie kompendium logistyczne, takie, gdzie wszystko to jest rozpisane. Zresztą to jest jawne, to można sobie wygooglać w sieci, to jest minimum wysiłku i zanim się będzie o czymś mówić, to fajnie sobie to wygooglać i przeczytać, mimo że to jest taka cegła, żeby wiedzieć, o czym się mówi. I w tym momencie... Tylko powątpiewam w jego mówienie, ja sam się za takie rzeczy nie biorę w ogóle. Natomiast chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że ta cała logistyka, która jest i która powinna być jakoś rozpinana. Jeżeli ktoś mówi, że Francuzi mają amunicję na 2 tygodnie walk, owszem, są różne raporty które mówią, że mają amunicję na tyle i na tyle, to jest zwykle wykorzystywane w walce politycznej, głównie przez posłów opozycyjnych. W Polsce było to samo. Nie? Natomiast trzeba wiedzieć, że procent od niewiadomej to jest dalej niewiadoma.
Więc jeżeli ja tobie powiem, że ja wczoraj wypiłem, nie wiem, 97% alkoholu w domu, to ty nie wiesz, czy ja wypiłem flaszkę i leżałem zamieciony pod łóżkiem, czy ja wypiłem sobie kieliszek wina francuskiego po obiedzie, tak? I tak dokładnie jest tak samo z tymi procentami od niewiadomej. Więc może się okazać, że tak naprawdę mówimy o setkach tysięcy sztuk amunicji, a tylko to tak strasznie brzmi, że o Jezu, 2 tygodnie walk, o Jezu, miesiąc walk. A może się okazać, że my tu mówimy o milionach naboi karabinowych. No więc mówię, tutaj byłbym bardzo ostrożny z szafowaniem takimi pojęciami, a jeszcze na podstawie interpretacji posłów opozycyjnych dowolnego kraju, dowolnej partii, bo to zwykle jest wyrzucane, wywalane w walce. To samo było przecież w Niemczech, tak? Ja że Bundeswehr. Ja kiedyś naiwnie myślałem, że akurat obronność to jest taka rzecz, której opozycja nie powinna ruszać, no bo tu chodzi o nasze tyłki, nas wszystkich, prawda? Ale jak się okazuje, że jest to ruszane, bo trzeba wysadzić kurwa i to się liczy. Widzisz, i tu jest problem z systemem politycznym w Polsce, bo to jest kolejny temat na fajną dyskusję, wiesz, między nami, politologami i tak dalej. Gdzie by the way budzisz też by się przydał, bo to jest sensowny moim zdaniem politolog, o ile ty mówi o rzeczach, w których on się specjalizuje, tak? To ja nie mogę mu tego odmówić osobiście i chcę być fair. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, jak wygląda system polityczny, jak wygląda dojrzałość danego systemu, no to zauważ, że w krajach zachodnich politycy opozycji zawsze są z automatu włączani w pracę danego Ministerstwa Obrony Narodowej po to, że jak następuje zmiana warty, nawet jeżeli jest to potencjalna zmiana warty, to nie następuje gigantyczne opóźnienie, bezwład i potem wywracanie tego wszystkiego. A u nas niestety w tej naszej biednej demokracji, takiej, siakiej, owakiej, no to wygląda tak, że przychodzi nowa ekipa i ona robi rewolucję. Najpierw, wiesz, kwartał, pół roku to się jeszcze jakoś toczy siłą rozpędu, bo nikt nie okrzepł, a potem mamy taką sytuację, że tak naprawdę nowa ekipa, nowe pomysły, czasami całkowicie kosmiczne i oczywiście obligatoryjna czystka w spółkach córka Skarbu Państwa, czyli w przemyśle zbrojeniowym. Żadna firma, kompletnie żadna, nie jest w stanie przeżyć 5 zarządów w ciągu 7 lat. A tu mówimy o PGZ-cie, a nie nawet na odwrót, bo chyba 7 zarządów w ciągu 5 lat, tak? Żadna firma tego nie przeżyje, po prostu żadna, znaczy żadna pozapaństwową, jak widać, tak? Ale tak się nie da prowadzić biznesu. A jeżeli czystki polityczne kolejnych ekip dotykają też szczebla średniego menedżerskiego, to jest śmierć dla firmy. Ta firma nic nie sprzeda, tak? A były takie firmy z przemysłu zbrojeniowego w Polsce, gdzie niestety te czystki i wyrzynanie się kolejnych ekip politycznych doszły do poziomu kadry menedżerskiej średniego szczebla, co te firmy zabiło moim zdaniem. I wiesz, i w tym momencie, niestety, ale ta nasza demokracja jest bardzo ułomna, jeżeli patrzymy na to, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, jeżeli zobaczymy, jak to wygląda we Francji, nawet w Niemczech, tak, z których się tak śmiejemy i sobie dworujemy. No tam jednak ta kultura jest zupełnie inna, rozmowy i dyskusji wokół kwestii militarnych i tam opozycja jest włączana w pracy danej koalicji, ale nie na zasadzie nawalanki politycznej, tak jak w polskim Skonie, tylko na zasadzie takim, żeby potencjalne, no wiadomo, że to znowu dla naszych widzów to może będzie nowe, może nie, no ale mówimy zawsze o elitach i kontrelitach, tak? Czyli kontrelity mogą stać się elitami. I w tym momencie... Jest takie bardzo częste zjawisko, że się pcha kogoś na niedochodowy resort albo resort, który no nie ma szans, żeby ten resort zadziałał, żeby tylko potem móc tego kogoś wepchnąć jakby głębiej w ten problem i wykorzystać to. Także mamy nawet nominacje spychające w błoto, że tak powiem, daną osobę. Bo wiesz co, przejdźmy może do tych czołgów twoich ulubionych. Ja też lubię czołgi. Tak. To będzie właśnie ostatnia kwestia. To jest właśnie, powiedziałeś, że te najnowsze wersje Abramsów i najnowsze wersje Leopardów i jeszcze chyba Merkaw, prawda? Znacząco jakoś odstają od innych nowoczesnych czołgów, czyli na przykład K2, czy tam Leclerc, czy tak dalej. Mógłbyś jakoś powiedzieć, bo to było tak trochę niedopowiedziane. Miałem niedosyt lekki, więc ciebie tutaj spytam, jak ciebie tutaj mam. Jak to wygląda? Dlaczego to tak bardzo odbiega? I teraz w naszym programie, w naszym tutaj spotkaniu powiedziałeś, że Leclerc będzie prawdopodobnie wzmacniany komponentami z innych przemysłów wojskowych innych krajów, nie tylko francuskiego. Jest tam jakiś feller? Jest jakiś problem, że nadążyć za tym peletonem tych trzech? Nie, znaczy problem jest taki, że Francuzi zlikwidowali sobie producenta Leclerców i zlikwidowali producenta silników, czyli oni mieli całkiem dobrze rozwinięty i dalej mają przemysł motoryzacyjny, bo to jest przecież potęga, PSA cały koncern, mieli producenta Jean czołgów, czyli Giata, tak po polsku jakbyśmy to czytali, Giat przeszedł w Nextera,
Tylko problem jest taki, że oni w pewnym sensie utracili kompetencje, jeżeli chodzi o produkcję czołgów. Oni są w stanie je przywrócić, żeby było jasne, to dla nich nie będzie wielki problem. Natomiast Francuzi nigdy nie kładli nacisku na produkcję, znaczy inaczej, to nie był szczególny nacisk na broń pancerną. W przypadku Francuzów oni raczej szukali kooperacji przy euroczołgu z Niemcami, potem finalnie trochę z przypadku im ten Leclerc powstał samodzielnie. Natomiast oni rozwijali lotnictwo, oni rozwijali marynarkę, siły rakietowe, znaczy przede wszystkim nosiciele broni atomowej. I to z punktu widzenia Rosjan było bardzo Francuzów było bardzo racjonalne, ponieważ tak naprawdę, no wiesz, początkowo doktryna francuska zakładała, że przekroczenie granicy na Sekwanie, no to będzie, znaczy przekroczenie przez Związek Radziecki terytorium NRD, no to będzie już przyczynek do uderzeń atomowych ze strony Francuzów. Po czym ostatnia wersja ich doktryny głosiła, że przekroczenie Renu to już będzie początek uderzeń atomowych, tak? Natomiast Francuzi no, mieli ten swój przemysł budowany dość specyficznie i teraz ten Leclerc to był w zasadzie pod wieloma względami najbardziej wizjonerski, ale najgorszy czołg z tej generacji zimnowojennej czołgów NATO. No, może egzekwo najgorszy z Challengerem 2. Tu to jest temat na bardzo długą dyskusję, rozmowę. Na pewno był to czołg bardzo wyrafinowany, czołg bardzo ciekawie zaprojektowany. Natomiast no finalnie jak przyszło co do czego, to okazało się, że Abrams zdeklasował konkurencję głównie pod względem opancerzenia, dlatego że Abrams był przez 40 lat non-stop rozwijany. Niemcy też rozwijali swoje Leopardy i w najnowszych wersjach Leopard 2 A7+, to już jest inny Leopard niż ten, który my znaliśmy tak naprawdę. Tam już są całkowicie nowe kadłuby, tam są przekładnie zmienione, zupełnie nowy pancerz, system kierowania ogniem też jest zmieniany już. Te czołgi, mimo że one wizualnie z wyglądu zostały zbliżone do tych, które znaliśmy sprzed 20-30 lat, to one jednak możliwościami i tym, co w nich siedzi, już znacząco odbiegają od tego, co było. No i nie jest zaskoczeniem to, że najnowsze wersje Abramsa, najnowsze wersje Merkawy, chociaż w przypadku czołgów izraelskich ten rozwój jest trochę inny, bo nazwa zostaje ta sama, ale te czołgi kolejnej generacji to faktycznie są różne maszyny. I nie jest też zaskoczeniem, że najnowsza wersja Leoparda, no to są takie topowe czołgi, tak? Pod względem możliwości. Koreańczycy stworzyli czołg K2, który koncepcyjnie jest bardzo blisko Leclerca, bardzo. Oni mieli, z innych przyczyn mieli podobne problemy i rozwiązali je w podobny sposób, czyli małe czołgi, czołg, gdzie jest automat ładowania w niszy wieży, czołg, który ma dwuosobową załogę wieży, czołg, który ma wieżę obniżonym profilu, który przez to ma pewne luki w osłonie, ponieważ Leclerc jednak jest lepiej opancerzony niż K2. Ale znowu to wynikało z dostosowań do warunków lokalnych. Koreańczycy zakładali, że czołg przede wszystkim musi być lekki, a po drugie on będzie walczył w dolinach rzek, dolinach górskich, czyli szansa, że ktoś go zajdzie szeroko od boków jest minimalna. Tak? Czyli on może mieć słabą osłonę burt wieży i kadłuba. Z kolei Francuzi w ramach regimentów kawalerii stawiali zawsze na mobilność, więc te czołgi francuskie były niesamowicie ruchliwe na polu walki, no ale za tym szedł nacisk na system kierowania ogniem, żeby w czasie wysokiej prędkości czołgu, czy jak czołg będzie sobie 40 km na godzinę chyżo pomykał po polu, no to żeby on był w stanie trafić w cel, tak? Dlatego Francuzi postawili na bardzo wyrafinowane i dobre systemy kierowania ogniem. Niemcy z kolei po klęskach Panzerwaffe w II wojnie światowej to mieli zawsze jak się mówi o Leclercach, to się na to kładzie nacisk, że właśnie żyroskopy tam są takie super, tak, że to wszystko jest dostosowane, tak, bo tam prawie do góry nogami jadą, a mimo to trafią, także coś tam jednak jest dobrze zrobione. Natomiast no Niemcy mieli zawsze po klęskach Panzerwaffe mieli kota na punkcie podatności eksploatacyjnej czołgów, i bo większość u nich Tygrysów i Panther to padło na skutek wadliwych przekładni, a nie przeciwdziałania przeciwnika. No i Niemcy mieli hopla na punkcie podatności eksploatacyjnej czołgów, no i tradycyjnie siła ognia. Tak? No i to zachowało się w przypadku Leopardów. Z kolei dla Amerykanów prymatem po traumie w Wietnamie stało się tak naprawdę chronienie życia załogi za wszelką cenę. No i dopiero potem do tego prymatu ochrony życia załogi dociągnięto system kierowania ogniem, bo jak Amerykanie mieli do wyboru nie mieć w ogóle Abramsów albo mieć Abramsy z gorszym systemem kierowania ogniem niż miał Leopard, ale z lepszą ochroną, to wybrali czołgi z lepszą ochroną, a system kierowania ogniem zostawili sobie na prawie dekadę i dopiero pod koniec zimnej wojny ten system kierowania ogniem, czyli armata, amunicja i sam ten komputer, tak, celowniki dogoniły to, co mieli Niemcy, a tak naprawdę dogoniły dopiero w 1992 roku, czyli już po zakończeniu zimnej wojny. No ale to był jakiś racjonalny wybór ze strony Amerykanów. I wiesz, nie da się powiedzieć, że jakiś czołg jest najlepszy na świecie, tak? Gdybyś mi powiedział, żebym pokazał taką trójcę najlepszych maszyn, to bym powiedział najnowszy Abrams,
najnowszy Leopard i najlepsza Merkawa, ale od tego, który z tych czołgów będzie najlepszy, to już zależy od tego, jaki kraj rozważamy, w jakiej sytuacji, tak? A sam pomysł taki, żeby mieć i Abramsy, i Leopardy, to wydaje mi się, że to nie jest taki zły pomysł. Tak też na koniec spytam cię o to, dlatego że na przykład Tajwańczycy są z tego słyną, że w samolotach zrobili trochę coś podobnego, tak? Mają to skrzydło samolotów F-16 i mają skrzydło Mirage. Mirage. Tak jest. No, powiedzmy, że Mirage, tak, 2000. Tak. No i teraz... No właśnie, czyli chodzi o to, że jakby Amerykanom się nie chciało ich bronić wystarczająco, no to mamy jeszcze Francuzów i odwrotnie. Czyli to myślenie nie jest wcale takie chyba złe, prawda, że mieć dwa zaopatrzenia, czy może trzeba było wybrać K2, ze względu na to, że oni nie mają z nami żadnego problemu, wiesz, nie mają do nas żadnych wątów, że tak powiem, w związku z tym może to trzeba było wybrać, nie wiem, jak uważasz, czy to, wiesz, tak politycznie teraz, politycznie cię o czołgi teraz pytam, wiem, że nie lubisz o politycznie, ale... Znaczy, wiesz, to jest bardzo ciężki temat, ponieważ tak, w przypadku Tajwanu to trzeba pamiętać o tym, że tam głównym problemem jest to, żeby ktoś im chciał sprzedać uzbrojenie, tak, ponieważ Chińczycy potwornie naciskają, i tam jest zawsze problem polityczny woli sprzedaży uzbrojenia na Tajwan. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to przede wszystkim trzeba sobie wyjaśnić jedną rzecz. Lepszy jest nawet trochę gorszy czołg, albo dużo gorszy, ale produkowany w kraju na licencji krajowej, gdzie polski przemysł jest go w stanie obsługiwać. Więc gdybyś mi powiedział, że mam do wyboru, nie wiem, wypasionego Abramsa, albo Leoparda, super hiper, albo taką skromniejszą K2, ale produkowaną w kraju, to ja bym powiedział, to wybierzmy K2, ponieważ będziemy w stanie ten czołg obsługiwać, naprawiać w kraju, modernizować i to przyniesie jakąś wartość dodaną dla krajowego przemysłu i będzie dla nas bezpieczniejsze. Czyli lepiej mieć trochę gorszy rodzaj uzbrojenia, ale produkowany w kraju. Z tego punktu widzenia to, że produkujemy armatohaubice samobieżne Krab, zamiast kupować niemieckie pancerhaubice 2000, to jest super sprawa, bo ten Krab nie jest tak dobry jak pancerhaubice 2000 i tu mówię całkowicie obiektywnie, ale jest 100 razy lepszy od tego pancerhaubice 2000, ponieważ on jest krajowy, on jest produkowany w Hucie Stalowa Wola. My mamy do tego prawa, mamy dokumentację, jesteśmy w stanie klepać ich tyle, ile jest w stanie wchłonąć MON. A to, że jest w stanie wchłonąć góra 24 sztuki rocznie, to jest inna sprawa, a tak naprawdę 12. Nie? To jest inna rzecz, że musimy sobie 300 armatohaubic wymienić, po czym jak przychodzi co do czego, to Wojsko Polskie rozkłada rączki i mówi, no fajnie, ale my jesteśmy w stanie tylko 12 przyjąć. A producenta szlak trafia, bo dla producenta lepiej jest wyprodukować 120 sztuk 2 lata i zamknąć temat, tak? Albo 240 w 3 lata, no bo wiesz, nakręcono masz produkcję, klepiesz, to wszystko jeszcze trochę na zapas, części zamienne, zamykamy temat, produkujemy borsuka, kryla i inne rzeczy. A u nas MON to wiesz, chce zjeść ciastko i mieć ciastko, nie? Czyli no tak, produkujcie haubice. O Boże, a dlaczego tak drogo? No bo tylko 24 sztuki. No dobrze, ale to będziemy 24 sztuki klepać co rok przez dekadę. No dobra, ale to jest dalej koszmar ze względu dla producenta. No i potem się... Może to jakaś nieumiejętność wybrania priorytetów właśnie, nie? To jest kwestia monozy. To jest, wiesz, to jest ta kwestia betonozy w monie, czyli wiesz, okej, kupujemy haubice, po czym się okazuje, że przez dekadę nikt nie przemyślał takich prozaicznych rzeczy jak to, że musisz mieć ludzi, których przeszkolisz, że to jest system broni, który już powinien mieć swoje garaże, duże garaże, te garaże trzeba zaprojektować, wybudować. Wiesz, sama budowa garaży to są 3 lata. Bo musisz tak, masz przetarg, musisz wyłonić firmę w przetargu, potem musisz to firma wybudować, musisz to odebrać, w międzyczasie może się zmienić wykonawca, może być tak jak teraz, że ci koszty materiału wzrosną o 40% i wszystkie kosztorysy może sobie w tyłek wsadzić tak naprawdę, ale wiesz, to są rzeczy, które z punktu widzenia kogoś, kto prowadzi biznes albo działa w prywatnym biznesie, to jest jasne, że wiesz, nie wiem, jeżeli ktoś instalował rentgen albo tomograf w szpitalu i męczył się z budowlanką, to wie, że ta głupia budowlanka może rozłożyć deal za parę milionów złotych, tak, jeżeli tego nie uwzględnisz. A wiesz, a czasami mam wrażenie, że wojskowi żyją w świecie, wiesz, niektórzy przynajmniej w świecie, wiesz, wróżek i baśni z Tysiąca Jednej Nocy, no bo w końcu przemysł może dostarczyć całkiem dobrą, sensowną armatohaubicę samobieżną. To nie jest absolutny top, ale to jest taki wyższa średnia półka. Wstydu nie ma, naprawdę super broń. No ale wiesz, to trzeba jeszcze wdrożyć do Wojska Polskiego. To trzeba dostarczyć, trzeba przeszkolić ludzi, trzeba mieć amunicję. Wiesz, kupiliśmy, to nie jest tajemnica, mówię od razu, że nie zdradzał żadnych tajemnic monowych. Wiadomo doskonale, ile kupiliśmy amunicji do armatohaubic samobieżnych. Kupiliśmy niecałe 26 tysięcy sztuk do tej pory. Na mniej więcej 120 armatohaubic, które są wyprodukowane. To jest przy intensywności konfliktu na Ukrainie, jest to zapas na jakieś 3 dni walki. No i wiesz, i dlaczego się w takim razie nie kupuje amunicji, tak? No, wiesz, i to są takie rzeczy, które powiedzmy w jakiś sposób, no...
ręce opadają. Więc jeżeli pytasz się mnie o czołgi, lepiej mieć gorszy czołg, ale produkowany w całości w kraju, niż jakiś absolutnie topowy, który jest z zewnątrz. Ale wiesz, zawsze też są dwie racje. Zawsze są dwie racje. Bo teraz zauważę, że tutaj Leopard już jest na przegranej pozycji, bo ani Niemcy by się nie zgodzili na pełną produkcję w kraju, a niby się okazuje finalnie ich realizacja zobowiązań sojuszniczych to jest taka mocno sobie. Natomiast zauważ, no ale ci od Abramsa się zgodzą, myślisz? Amerykanie to nie, tak chyba za bardzo nie lubią, ktoś wyklepuje Abrams. No właśnie. Figa z makiem, nie? Natomiast jeżeli chodzi o logikę myślenia w MON-ie, to ona nie jest zła, ponieważ logika jest bardzo prosta. W Polsce stacjonować będą dwie brygady, czy już stacjonują Stanów Zjednoczonych, ABCT. W Polsce powstaje Army Proposal Stock w Powidzu, APS. W Polsce będzie składowany sprzęt dla całej brygady pancernej amerykańskiej, że w razie czego dowozisz sobie samolotami pasażerskimi żołnierzy i bach, w ciągu doby masz postawioną brygadę. Amerykanie takie rzeczy są w stanie bez problemu robić. I z tego punktu widzenia zakup Abramsów jest bardzo logiczny dla MON-u, mówię od razu. Ponieważ tak, polska logistyka no nie jest najlepsza. No nie ma problemu, podpinamy w logistykę amerykańską. Mamy czołgi. Jeżeli stracimy wozy, a współczynniki logistyczne strat wozów na polu walki to jest w natarciu to jest od 20 do 30% na dobę. Oczywiście część potem tych pojazdów się odzyskuje, tam jest 5 kategorii tych strat, tam bezpowrotne no to jest oczywiście dużo mniej, tak? No ale pojazdów, które z pola bitwy wypadły i są remontowane, to może być na przykład w natarciu 20% na dobę, przynajmniej. No na pewno na korzyść Amerykanów świadczy ten ich ogromny 5-tysięczny park własnych czołgów. Mogą nam, zanim nam wyreperują, pożyczyć własne. I teraz wiesz, Piotrze, jeżeli popatrzymy na to z takiego lotu ptaka, czyli z tego, dlaczego MON wybrał Abramsy, to ten zakup z punktu widzenia realizacji, znaczy jeżeli zakładamy, że Amerykanie będą poważnie podchodzić do chęci obrony Polski, że będziemy grali w tej samej drużynie, po tej samej stronie boiska, to ten zakup się broni w 100%, tak? Ponieważ niejako troszeczkę pasożytując na US Army, jesteśmy w stanie załatać te wszystkie problemy, które obecnie mamy, czyli wylatują nam czołgi uszkodzone, zniszczone, Amerykanie na pewno chętnie dostarczą czołgi niż czołgi z załogami, to w ogóle nie ma pytania czy, tylko kiedy, tak? Co więcej, będą mieli całkiem spore stany magazynowe w Polsce, oceniane na 150 czołgów, więc w razie czego finalnie, no bo będą powiedzmy do 3 brygad, no to w razie czego będą w stanie nam dać te maszyny. To będą maszyny dokładnie takie same, jakie mają Amerykanie. Więc wiesz, z takiego lotu ptaka ten zakup się broni. Jak go oceniamy sensu lagro? Jeżeli nasi żołnierze będą przeszkoleni na Abramsach, a to z Abramsach one będą de facto na standardzie amerykańskim, no to mamy plug and play, potem się przesiądą na Abramsa amerykańskiego i sobie poradzą, tak? Dostarczonego. Będą w stanie działać w ramach ugrupowań jednolitych z Amerykanami, bo będą znali te czołgi, będą wiedzieli, jak one sobie radzą w terenie, jak to wygląda z punktu widzenia możliwości. Znowu, nie ma problemu, więc mimo że moje serduszko bije po stronie tam z napisem PGZ, powiedzmy polski przemysł zbrojeniowy i to, że wolałbym czołg gorszy, ale produkowany w całości w kraju, to chcąc być fachowym i obiektywnym, muszę przyznać, że zakup ze strony punktu widzenia MON-u i tylko MON-u bardzo się broni, bo te działania są logiczne. Tak samo zakup HIMARS-ów ze Stanów Zjednoczonych, zakup Patriota w ramach programu Wisła, zakup F-35, w ogóle to jak gołe kupiliśmy te F-35, to jest mistrzostwo świata, bo kupiliśmy go lasy totalne. To nie trzeba będzie jeszcze wydać 2 albo 3 razy tyle, żeby ten zakup miał sens, tylko chyba jeszcze nikt nie ma odwagi w MON-ie o tym głośno powiedzieć, że kupiliśmy totalne golasy, wiesz, to tak jakbyś sobie kupił samochód osobowy, ale w zasadzie jeszcze musisz do niego dokupić koła, lusterka, reflektory, fotele w środku i tak dalej, nie? No to tak, znaczy oczywiście przesadzam, ale tam trzeba dokupić jeszcze wszystko do tych F-35. Ale też trzeba brać pod uwagę, ile mamy i jaką mamy dużą tą presję czasową, prawda? No widzę, że już tutaj na temat czołgów to by spokojnie mógł postawić osobny odcinek, co nie jest niczym nadzwyczajnym, bo ty robisz wspaniałe odcinki. Czy jakaś presja czasowa sensu lagro, wiesz, z punktu widzenia horyzontu zdarzeń w świecie? Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. Okej. Po prostu presja czasowa. W każdym razie no o czołgach rzeczywiście moglibyśmy porozmawiać tylko o czołgach, bo rzeczywiście czołgi nam tam wypadły na sam koniec rozmowy, także zapraszam, jesteśmy w kontakcie. Dziękuję Ci bardzo, Jarosławie, że nam tutaj wyjaśniłeś, bo to jest na wagę złota dzisiaj, że ktoś rzeczywiście się na tym zna i jeszcze umie o tym opowiedzieć, bo to wcale nie jest
to wcale się nie dodaje. Bardzo często jest tak, że się znają i nie umieją opowiedzieć albo operują na takich ogólnikach, że niewiele z tego widz ma. A Piotrze, przypomnij sobie klasyk z polskich uczelni. Najlepsi naukowcy są najgorszymi dydaktykami, najlepsi dydaktycy mają największe problemy z publikacjami. No zauważ, że bardzo często, jeżeli ktoś jest takim całym sercem dydaktykiem, uwielbia prowadzić zajęcia ze studentami, ja prowadziłem przez SMS, tak, na bezpieczeństwie we Wrocławiu. Ja uwielbiałem prowadzić zajęcia ze studentami, no ale co z tego, skoro finalnie się nie doktoryzowałem, tak? A z kolei znam ludzi, którzy po prostu niesamowicie fajną robią pracę naukową, robią super publikacje, ale na przykład traktują zajęcia ze studentami jako dopust Boży. To często tak jest, tak? Ja osobiście jako YouTuber czuję się źle. Znaczy czuję się zaskoczony swoją jakąś tam popularnością i tym, co robię, ale widocznie była nisza, w którą się wstrzeliłem po prostu. A cieszę się, że mogę przedstawiać punkt widzenia, który do tej pory był jakoś schowany w Polsce pod głębokim kamieniem, wiesz, głęboko pod kamieniem znaczy się, i tak naprawdę nie przybijał się w ogóle do internetów, nie przybijał się do mass mediów w żaden sposób, bo to był głos, wiesz, kilkunastu, kilkudziesięciu cywilnych analityków, publicystów, dziennikarzy prasy branżowej w Polsce, czyli periodyków specjalistycznych, które mają średnio czytelnictwo na poziomie, nie wiem, 5-8 tysięcy osób miesięcznie, tak? Więc umówmy się, że pierwszy lepszy kanał na YouTubie to ma, wiesz, 4 razy. Jak dobrze pójdzie, bo pewnie raczej stosy zalegają w bibliotekach i tyle. Nie, no tu akurat widać, ile, wiesz, zeszło w jakichś tam różnych redakcjach, ile jest zwrotek, tak, albo ile jest pobrań czegoś w wersji internetowej, no to powiedzmy, że jeżeli ktoś pobrał PDF-a, no to można założyć, że go przeczytał, jeżeli to jest za darmo, tak? Natomiast, wiesz, no oceniając to, no to widzimy, że mówimy o rzędu 5 tysięcy, 8 tysięcy miesięcznie czytelników czegoś. Na pierwszy lepszy kanał na YouTubie to będzie mieć tych wyświetleń kilkadziesiąt tysięcy, czyli grono osób, które jest tym zainteresowane, jest większe. A po drugie, wiesz, tak już dygresję dodając do dygresji, zauważ, że zmienia się sposób przekazywania informacji. Jednak to wszystko idzie w kierunku internetu, idzie w kierunku mass mediów, jakieś Twittery, YouTube, Facebooki. I można popełnić najlepszą publikację naukową na świecie. Ona może być najlepiej metodologicznie przygotowana, może mieć najlepszy aparat cały dobrany, może być świetna bibliografia, to mogą być naprawdę badania, które realnie coś wnoszą do polskiej nauki, a nie tylko, wiesz, trzaskamy sobie punkty, nie? W ramach punktozy Gowina. Natomiast siadło. Natomiast z czasu punktozy Gowina to przechodzę na rzecz tych, którzy realizują się dydaktycznie i lubią tłumaczyć ludziom różne rzeczy, a coraz mniej mi się chce być takim naukowcem dłubaczem. To ci od razu mówię, że punktoza Gowina bardzo dużo mnie tutaj kosztowała nerwów i wkurwu, tak, generalnie. Natomiast wiesz, w czym rzecz, no może stworzyć najlepszy na świecie naukowy artykuł, który będzie naprawdę coś wnosił do polskiej nauki, ale czy on będzie miał przełożenie na to, co ludzie uważają, co ludzie myślą o danej rzeczy, czy to przedstawi jakiś nowy punkt widzenia? No jeżeli się nie przebije do odbiorców, to nie, tak? I w tym momencie trochę jestem zaskoczony tym, że się zrobiłem w jakiejś formie popularny na YouTubie, czy na mediach społecznościowych. Pewnie to się skończy po Ukrainie. Ja miałem wrażenie, że ludzie followujący cię na Twitterze przeszli z tobą na YouTube, co oznacza, że dobrze, są wierni. To jest dobre. Cieszę się, wiesz, to się skończy po Ukrainie. Myślę, że ta wrzawa cała medialna, wiesz, przycichnie troszkę, ale jeżeli można coś prezentować w sposób zdroworozsądkowy, w miarę rzetelny i bez straszenia ludzi, no to ja jestem w tym momencie najgorszym typem gościa, bo ja mam poczucie misji w tym momencie, nie? I to wiesz, ja mam poczucie misji, żeby ludzi w miarę rzetelnie informować o tym, co się dzieje, informować o tym, jakie są zagrożenia dla tego kraju, jak idą kwestie związane z siłami zbrojnymi, ale bez clickbaitu, bez straszenia, bez opowiadania, że zaraz wybuchnie trzecia wojna światowa, bez opowiadania, że zaraz przylecą bombowcy i nam Warszawę zbombardują, czy będą spadać atomówki, tylko realnie pewne rzeczy opisując tak, jak one wyglądają. Znaczy ja myślę, że sprawy nie wyglądają tak źle, także te dwie rzeczy się godzą ze sobą nawzajem, także nie trzeba tutaj mówić, że Zachód jest super, bo jest super. Takiego gadania to potrzebują Rosjanie i Chińczycy, my nie potrzebujemy tego gadania, właśnie o to chodzi, ale jest bardzo dużo gadania, że jest wszystko u nas do kitu i to można skontrować na zasadzie takiej, jak ty to robisz tak samo, bo no ja rzeczywiście robię bardziej politycznie, a ty bardziej na zasadzie wiedzy technicznej, ale tak czy inaczej trzeba na to troszkę odpowiadać, bo za dużo jest tych zamordystów. Znaczy, że zachód, zgniły Zachód znowu nie działa, nie? No jasne.
Znaczy wiesz, tu jest jeszcze jeden problem, Piotrze. Problem polega na tym, że na bardzo wiele rzeczy trzeba patrzeć wieloaspektowo. Rzadko się zdarza, żeby coś było albo jednoznacznie złe, albo jednoznacznie dobre w sferach, które opisujemy, tak, żeby ktoś mi tu zaraz nie wyleciał z jakimś redukcją do absurdu. Natomiast na wiele zagadnień trzeba patrzeć wieloaspektowo. I tak też jest w przypadku sił zbrojnych albo środowiska bezpieczeństwa Polski. Czyli tak naprawdę z różnych punktów, tak jak zakup Abramsów, tak? Znowu wrócę do przykładu, który jest techniczny, a który myślę, że będzie najłatwiejszy, żeby pokazać pewne zależności. Jeżeli ten zakup Abramsów rozpatrujemy z punktu widzenia polskiego przemysłu, to jest tragedia. Jeżeli rozpatrujemy z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, całkiem fajny zakup, on dużo da. Jeżeli rozpatrujemy z punktu widzenia politycznego, no powiedzmy, nie taki zły zakup. I znowu, w zależności od tego, jak na ten, z jakiego punktu patrzymy na ten zakup, to takie wnioski możemy wysnuć. Tylko w tym momencie tak naprawdę miarą rzetelności jest to, żeby chociażby skrótowo przedstawić te wszystkie punkty patrzenia na dane zagadnienie, a nie mówić, nie, do bani, bo polski przemysł złotówki z tego nie będzie mieć, albo tylko koszty, albo wow, super, brawo, machamy chorągiewką amerykańską, Poland first to fight, nie, z orłem amerykańskim nad nami. No, no nie o to chodzi, tak? To trzeba pokazać z wielu różnych punktów widzenia, żeby odbiorca treści, którą tworzysz, mógł sobie wyrobić. Całkowita zgoda. Ja właściwie tą zasadę też stosuję, z wyjątkiem może jednej rzeczy, że tyle jest jeżdżenia po Francji i Wielkiej Brytanii, że trochę je propsuję dla równowagi, ale wyłącznie dla równowagi, co też nie do zawsze jest rozumiane. No cóż, Jarosławie, dziękuję Ci bardzo. Jesteśmy w kontakcie. Bardzo się cieszę, że dograliśmy to i pozdrawiam widzów wszystkich, wspólnych, oddzielnych i wspólnych, i wszystkich razem. To do zobaczenia następnym razem. Wiesz, problem jest czasowy duży, ale myślę, że uda nam się coś znaleźć, jak nie w tym, to w przyszłym miesiącu. Trzymaj się, hej.